Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na audycji poniedziałkowej, prawie tradycyjnej, w omawianiu moim i Mewkora eurowizyjnych wygibasów i przekazów, które są zawarte w piosenkach i teledyskach. Witam Cię, Mewkorze, dzień dobry. Witam Cię, Michaelu, witam Was, widzowie. Dzień dobry, wieczór. No, tutaj tak a propos czata, Kasper Pasieka, nie Michał, Michael spóźniony jak zawsze, bo ja się nie spóźniam jak zawsze jestem punktualny, natomiast przecież tu Was Piotr Rutkowski bardzo ładnie wyjaśnił, że obowiązuje kwadrans akademicki w przypadku naszych wspólnych audycji, ja i Mewkor, więc my zawsze 15 minut, do 15 minut po czasie zaczynamy, bo sobie jeszcze musimy obgadać parę rzeczy. A jest co obgadywać, proszę Państwa, zgodnie stwierdziliśmy z Mewkorem przed nagraniem, że za dzisiejsze nagranie Irlandia powinniście nam co najmniej postawić rehabilitację i to taką zdrową, co najmniej flaszkę wódki, kilkanaście kaw i dać na dobre wczasy na Malediwach, bo nie konsultowaliśmy wcześniej, znaczy nagranie, które będzie tak, natomiast nie konsultowaliśmy sobie w ogóle naszych wrażeń i przed chwilą się tylko dopiero tak zgadaliśmy. W końcu chyba nawet musiałeś aż rytualny prysznic wziąć po. Ja rytualny paliłem liście laurowe, wyczyścić natomiast i przeczyścić. Po prostu dramat. Jeszcze powiem tak. To jest dramat, jeżeli... to ta... Tak. Ja ten utwór oglądałem teraz drugi raz. Za pierwszym razem widziałem go w wersji konkursu eurowizyjnego, a nie teledysku. I w wersji konkursu eurowizyjnego już miałem tam pewne spostrzeżenia, natomiast to powiedzmy sobie szczerze, muzycznie on tak nie działał. Natomiast ten teledysk to jest coś, po czym autentycznie, no nie, było mi ciężko dojść do połowy teledysku, natomiast po przejściu połowy teledysku czułem się tak niedobrze, że dosłownie to był pierwszy raz, kiedy czułem się brudny po obejrzeniu czegoś, do tego stopnia, że trzeba się było iść umyć. Ja przerobiłem 6 razy, no moim zwyczajem słuchanie, oglądanie bez dźwięku, słuchanie z dźwiękiem i czytanie. Mocno, powiem, naprawdę rozbolała mnie głowa. Przy trzecim razie musiałem zrobić sobie taką przerwę i wyjść na godzinny spacer, bo było boleśnie. Mówię to zupełnie poważnie. Kolejne nagranie robimy jakieś rozrywkowe Mewkor, bo to musimy my odpocząć i wy. Ja generalnie proponuję większości z was nie oglądania tego teledysku. My wam zrobimy analizę i odpuśćcie sobie. No, teledysk zdecydowanie ja sobie. Ja w ogóle mam zupełnie poważne podejrzenia, że tak jak poprzednie były też nasycone okultyzmem, tak ten jest wybitnie do tego stopnia, że ma bardzo mocne, tak ja to nazywam, wbija szpily, takie szpile energetyczne i bardzo mocno zakotwicza pewne elementy. Bo ja musiałem usunąć z głowy sobie pewne elementy tekstu, które mi zaczęły. Ta piosenka jest beznadziejna, to znaczy ona ma tą taką, za chwilę będziemy omawiać, tą taką przejściówkę 2 razy czy 3, nie taką fajną, nie taką sympatyczną, ale ona jest beznadziejna, a wbija się dokładnie ten bardzo mroczny fragment tekstu się wbija w głowę. No to na szczęście akurat tutaj u mnie podziały odpowiednio filtry. Jest to pierwszy utwór, który mogę powiedzieć, że jakoś mi się tutaj w żaden sposób nie zapętlił. I najśmieszniejsze, że za pierwszym podejściem do tego utworu, jak słuchałem go w wersji eurowizyjnej, to nawet jest dowód na to i popełniłem takie stwierdzenie, że muzycznie to nawet nie było złe w tym gatunku, który to reprezentuje. Po czym przesłuchałem to z teledyskiem, i z teledyskiem jest kompletnie inne nagranie, to pierwsza kwestia. Jest ewidentnie coś robione z dźwiękiem, modulacja dźwiękowa i jest więcej niż jeden głos na taśmie. Mm-hmm. Co do tego to nie mam najmniejszej wątpliwości. 3 razy sprawdzałem nawet na programach, które wyświetlają ścieżki głosowe, z którymi jak wiecie ostatnio dość dużo walczę, bo mam problemy z jakąś wtyczką. No nie zmienia to faktu, że no... Na 100% jest tam więcej niż jedna linia melodyczna, w sensie więcej niż jedna, w ogóle zapis więcej niż jednego głosu. Na zasadzie, tak jak my teraz w dwóch rozmawiamy, moglibyśmy się przekrzykiwać czy mówić te same zdania, się w jakimś stopniu nałożyły, to ewidentnie jest tego typu zabieg tam na utworze. I to nie jest, tutaj mogę też powiedzieć, że mam trochę doświadczenia z kwestią modulacji i edycji głosu. Słucham i dość mocno, powiedzmy, śledzę osoby, które profesjonalnie modulują i grają głosowo. I to nie jest kwestia tego, że ta wokalistka inaczej sobie zmodulowała, czy użyła elektroniki do tego, żeby zmienić swój głos do uzyskania efektu. Nie mówiąc o tym, że właśnie w momencie, kiedy pojawia się ta dziwna sekcja
muzyczna, którą za pierwszym razem dosłownie musiałem zatrzymać taśmę, czyli zatrzymać utwór, to wtedy się zaczyna człowiekowi robić po prostu niedobrze. I to niedobrze do tego stopnia, że dosłownie zawartość żołądka to warto pożegnać, także z tego względu wam osobiście odradzamy jakiekolwiek próby oglądania tego arcydzieła. Natomiast jak sobie poszukałem szczegółów, takich ogólników o autorce tego utworu, to mi się zaczęło wszystko kleić, w sensie już klocki wskoczyły na swoje miejsce. Biografii nie przerobiłem, ale w sumie dobrze miałem przeczucie, że ty to zrobisz, więc żeby sobie nie wchodzić w paradę. Natomiast mnie w ogóle mój osobisty syn ostrzegł przed Irlandią, bo on też już powiedzmy wchodzi jako młody adept w świat EZO i zaczyna kumać pewne rzeczy dosyć mocno, no zwłaszcza z takim tatusiem jak ja. I on mi powiedział, będziesz oglądał Irlandię, szczególnie teledysk, zrób sobie blokady, bo tam padają bardzo mocne czary mary, a mianowicie ona w pewnym momencie cały czas, znaczy ona kilka razy powtarza pewną rzecz, nie? Avrakadavra, ona mówi I speak to destroy, czyli mówię po to, żeby zniszczyć. Bardzo mocne zaklęcie, które wydaje się zabawką, nie? Bo z czym się nam kojarzy z przedszkola Avrakadavra? Tylko ona nie mówi Abra, ja celowo mówię Abra, ona mówi inaczej. Znaczy, ja? powiem tak absolutnie uczciwie, to co mnie najbardziej rozbroiło, to w sumie ta druga część. Druga część jest ewidentnie literalnym wyrażeniem. Nie, mam na myśli po samej Abrakadabrze. To ona rzuca zwokalizowanym, dedykowanym wyrażeniem woli mówię by niszczyć. I tak. Ta część jest bardziej uderzająca, bo to się osobie postronnej to się wydaje, a takie jest gadanie. Natomiast jeżeli ktoś posługuje się intencją i posługuje się magią, a ona na tym teledysku pokazała, że potrafi coś tam umie i coś tam wie, no to robi i wywołuje konkretne efekty. Nie mówiąc o tym, że jak się doda jej biografię, to się robi już w ogóle przekomicznie i tragikomicznie w kontekście tego, co ją zaprowadziło na te ścieżki, którymi teraz ta wokalistka podróżuje i działa, ale tak, no jest to, no odpowiadając na twoje pytanie, kojarzy nam się to oczywiście z dziecięcym hasełkiem, ale związanym z magią, z czarami. Tak. Abrakadabra to nam się kojarzy z takimi śmiesznymi sztuczkami magicznymi albo jakieś takie głupiutkie rymowanki lub, właściwe wskazanie, bajki, w których w dziecięcych bajkach mamy ostrzeżenia przed między innymi potwornymi istotami, które posługują się tą magią, która jest zapisana dla dobra dzieci w wersji sparafrazowanej jako abrakadabra, a które są po prostu no, informujące nas o tym, że o ta postać może cię pożreć dosłownie. Mm-hmm. No, do biografii zaraz przejdziemy. W ogóle jestem zdziwiony, zaskoczony, no tak, Irlandia mnie osobiście kojarząca się oczywiście, że z magią, oczywiście, że z okultyzmem, ale bardzo druickim, bardziej pozytywnym niż negatywnym. Oczywiście wszędzie są wiedźminy i wiedźminki, czy czarodzieje, czarodziejnice, które używają magii odwrotnej, nie takiej jak my, czyli tej czarnej, jasne. Natomiast tutaj Irlandia, reprezentantka tej wyspy, tego kraju, tej krainy i tej przestrzeni energetycznej, zrobiła takie wywrócenie okultystyczne wszystkiego, co dobre, że to mnie zaszokował pierwszy moment, kiedy ja dokładnie sobie wizualnie przeanalizowałem teledysk, to ja byłem taki, jakby mnie ktoś z baszty zrzucił. I mówię, kolejny kraj poszedł dosłownie to destroy, do zniszczenia energetycznego. Czyli te wartości kojarzone nam. Wczoraj zresztą notabene był nomen omen Dzień Świętego Patryka, czyli Święto Narodowe Irlandczyków. I tam fajna magia poszła, bo tu w Birmingham moim mieszka bardzo duże skupisko potomków Irlandczyków i było wielkie święto i festyn w mieście. I w zestawieniu z tym teledyskiem, w zestawieniu z tym, na początku widziałeś, Blaze Bible, ona spisuje Biblię, ale jak ta Biblia się nazywa? Z Biblia płomienia, spalania, zniszczenia w ogniu. Blaze Bible, na początku literami, które w ogóle przypominają trochę runy, trochę inne pismo,
potem zaczyna pisać zwykłym, jest w ogóle motywy tych niebieskich róż i tak w ogóle ten Doomsday, sam tytuł proszę Państwa, Doomsday to jest dzień ostatecznego zniszczenia ludzkości, tak w dużym skrócie. No, Doomsday to jest określenie na sytuację tak w żargonie ogólnym, przejdźmy na takie realistyczne rzeczy, to w żargonie geopolitycznym Doomsday oznacza dzień, w którym nasi przywódcy, nasi tutaj przenośni, czyli politycy, decydują się użyć arsenału atomowego i powymieniać się swoimi kolekcjami rakietek w miejsca, w których zamieszkujemy. To dosłownie oznacza w języku polityki oraz w języku systemów obronnych określenie Doomsday, którego się używa na niektórych konferencjach międzynarodowych w trakcie rozmów dyplomatycznych o tym, że jeżeli zrobisz to i to, to doprowadzi to do Doomsday. Także jeżeli zaczynamy z tego progu, to już można się domyślić wszystkiego. Natomiast Blue to jest ten drugi człon tego tytułu. No, ja już na swoim kanale wspominałem o tym temacie i ty pewnie chyba w niejednej audycji napominałeś do tego wątku, jak wspominałeś o chyba Blue Monday, czyli generalnie Blue jako symbol depresji, załamania i no, właśnie kolor kojarzony z depresją, czy z czymś niezbyt pozytywnym. Nie wiem, czemu tak wyszło, w sensie skąd to tak się stało, że akurat taka kombinacja kolorystyczna. To jest w moim mniemaniu, w moim przekonaniu, to jest znowu kolejny przykład podmiany pozytywu na negatyw. Tak. Ponieważ blue kojarzy się z niebieskim, z czystością, z niewinnością, tak naprawdę pierwotny symbol niebieski. Niebieskimi chmurami. Tak, niebieskie jest niebo, prawda? W niebiosiach w ogóle niebo, niebiesie. Kojarzy nam się być może z Edenem, na pewno symbol niebieskiej róży, pierwotne znaczenie z całą pewnością, na pewno jest tutaj w tym użyte, bo to jest jedno z kilku znaczeń niebieskiej róży w stylu mistycznym, magicznym, tworzenia czegoś mistycznego, magicznego, ale generalnie niebieska róża jest oznakiem miłości, zaufania i przyjacielstwa. A to, co ty mówisz, a do tego zwróćmy, co mamy jeszcze blue takiego niszczącego nas? Blue screens, czyli nasze monitorki wszędzie, od laptopów przez telewizory po smartfony, tak? Tak, pozbawiające na pewnych form snu. Mhm. No ale przerwałem ci, więc mów. Nie, dobrze, że przerwałeś, bo generalnie w symbolice, jeszcze odnosząc się, Doomsday no odnosi się w chrześcijaństwie do dni końcowych, dni ostatecznych. W okultystyce szeroko rozumianej jako dni zagłady, czy dni tragiczne, nawiązując, czy przenosząc Doomsday na mitologię, no to zasadniczo w ten sposób nie do końca precyzyjnie, ale tłumaczy się chociażby Ragnarok, czyli dni końca, dni zagłady w ujęciu mitologii germańskiej czy nordyckiej, kto jak woli, oba określenia są poprawne. No i zasadniczo za każdym razem, kiedy łączymy wyraz Doom i Day, no to mamy tu połączenie dnia z tragedią, z niszczeniem i katastrofą, tak? Także skrótowo utożsamia się to z szeroko pojętym apokalipsą, ale w rozumieniu kataklizmów, a nie w rozumieniu objawienia, otworzenia, wyjaśnienia. Czyli krótko mówiąc, no nie jest to dobra symbolika, pewnie część z Was była tego świadoma i ma jakąś wiedzę, z czym się powinien Doomsday kojarzyć, natomiast sam fakt, że kawałek jest tak zatytułowany, a później jest to powtarzane jak mantra w tekście tej piosenki, no ma to swoje znaczenie dla odbioru i tego, jakie efekty wywołuje ta piosenka. I ten blue, który tak jak, no właśnie, bo też może nie dookreśliłem, ten kolejny przykład blue, czyli zmiany znaczenia z pozytywnego na negatywny. Kolejny z symboli, kolejny z kolorów, tak? Przykładem tego sami zresztą wiecie, bo omawialiśmy to nieraz, jest tęcza, której odwrócone kolory symbolizują pewną organizację i ruch społeczny. Podmianka kolorów też tam występuje, bo nie są takie, jakie są na prawdziwej tęczy. No i jeszcze może się doczepimy na chwilkę do samego nickname'u, samego pseudonimu artystycznego artystki. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale dokładnie z imienia, nazwiska, natomiast zainteresowało mnie te Bambi Sug. Ten drugie słowo oznacza kryminalistę, bandytę. I tak, to też jest jaka opozycja. To taki najgorszy typ bandziora.
Tak, Bambi nam się kojarzy z taką, no z kim? Z sarenką Bambi z filmów Disneya, z tą taką nieporadną, bo wzbudzającą sympatię, cieplutką, złodziutką sarenkę, tak? Bambi w strumyczku. No i długi człon, tak. Czyli bandyta, kryminalista najgorszego zortu, po prostu zwyrodnialec. Ciekawe, nie? Zestawienie. Tu warto jeszcze dołożyć taką kolejną cegiełkę do tematu Bambi. I to może będzie zaskoczenie dla co po niektórych. Bambi był samcem. Także sympatyczna, miła sarenka i tak dalej w filmach disneyowskich jest chłopcem. Znaczy wiesz co, ja właśnie nie... Ja on był tak, ale chodzi mi o to, dodaj to teraz do wizualnie tej kobiety, tej dziewczyny. I Niku tego, że wybiera sobie w imieniu dwa określenia odnoszące się do chłopców. Bambi, który jest chłopcem, jako gatunkowo, że to samiec był, a dwa, tak, które jest określeniem, używa się głównie jako określenia w stosunku do mężczyzn, zbirów, bandziorów. I to jest takie określenie, dzisiaj się go jeszcze czasami używa, zwłaszcza w amerykańskiej narracji. Nie wiem, czy w brytyjskiej często się pojawia, natomiast ono określa w przeszłości, w historycznej, specyficzny rodzaj rozbójników, bandytów, taki uznawany za najgorszy, najbardziej prymitywny w rozumieniu, jak macie do czynienia z złodziejami, łotrami, włamywaczami, to fakt to jest typ takiego gościa, którego największym osiągnięciem, największymi zdolnościami w wyniku tej jego drodze przestępczej jest to, że był umięśniony albo podniósł dobrą deskę lub dobrego kija i tym kijem wymierza sprawiedliwość, w rozumieniu okłada ludzi dookoła, odbiera im majątek i tak naprawdę to jest takie nasze wyobrażenie gościa, który nie reprezentuje sobą wysokiego intelektu, wysokich umiejętności, nie wiem, zręczności manualnych, jakiegoś takiego cwaniactwa. To nie jest taki... Z kategorii złodziei to jest taki najgorszy z typów prostaka, z dodatkiem no, góra mięsa, zero rozumku, mniej więcej w tą stronę. No i te obrazy, no ale myślę, że obrazy będziesz analizował ty, bo ty przygotowałeś zdjęcia i zrzuty ekranu. Poświęciłem się, porobiłem wycinki, tak. Znaczy powiem tak, jak wyłączyłem dźwięki i oglądałem obraz, tylko to głowa bolała mniej. I tutaj muszę przyznać, że no wiesz, ja też mam filtry zabezpieczające powrzucane i kurwa niektóre poległy, naprawdę. To było niesamowite. To dzisiejsze przeżycie z tym teledyskiem uznam za niesamowite. Ja już dawno nie miałem takiego przejścia tak mocnego, tak intensywnie, żeby coś mnie do mnie dowaliło, dotarło i tak jakby zdemolowało mnie. Ja przyznam szczerze, że czuję się tym utworem skrzywdzony. I jak wcześniejsze utwory analizowaliśmy z jakimś fanem, z jakimś takim zaangażowaniem na zasadzie było śmiesznie, było fajnie i było to wciągające, tak szczerze mówiąc ten utwór to była jakaś katorga i no, jest to pewnego rodzaju trauma. Musicie zrozumieć, że my nie mówimy o tym tak po prostu sobie, tylko autentycznie to nie było przyjemne doświadczenie na dłuższą metę, ten teledysk. Teledysk to jest coś, co trzeba omijać szerokim łukiem i kijem nawet nie tykać. Ja z mojej strony, zanim przejdziemy do jeszcze większych konkretów, które przedstawiamy, powiem tylko tyle, że ja wiem, że w środę, nie wiem, czy chcesz zapowiedzieć już, który będzie teledysk u ciebie, Mewkora będzie ten. Ja obiecuję, że w przyszły poniedziałek na pewno robimy rzecz w postaci Armenia albo inne coś fajnego, czyli już będzie na lajcie. Jakby dać wam odpocząć, szczególnie przed pierwszym czy w trakcie pierwszego dnia wiosny. Zbliża się święto światła dla nas wiosenne, więc ja na razie odpuszczam okultyzm i kolejny odcinek na pewno będzie, może już powiem, że będzie to Armenia, moi drodzy. Także my w korku przygotuj się z Armenii, bo będziemy mówili o fajnych rzeczach. Armenia całkiem spoko. Ale Armenię rozumiem, że chcesz tą środę robić, czy chcesz robić... Nie, w środę ty już wybrałeś swoje, przecież ja ci się nie wtrącam. Tak, wydaje mi się, że zrobimy Godfathera, bo Godfather był całkiem śmieszny. No. Znaczy, jest co prawda okultystyczny, ale w zupełnie inny sposób niż to coś, co tutaj będziemy oglądać i powiem tak, po obejrzeniu Godfathera, pomimo różnych przekazów i obrazków, które tam się pojawiają, niezbyt takich może optymistycznych, to jednak po pierwsze muzycznie to było artystycznie fajne,
po drugie wizualnie było śmieszne i muszę powiedzieć, że zrobione na wysokim poziomie. Natomiast no, nie wywoływało traumy, którą wywołuje ten, to coś nazywane utworem, który będziecie oglądać, znaczy, który będziemy dla was analizować. I tutaj no, przejdźmy może do męczenia tego tragicznego utworu. My jesteśmy na sam początek, żeby nie przegapić, a wyjaśnić, w stanie odpowiedzieć po jednym zdaniu na pytanie Petera Lipeckiego. Bo ja odpowiem, po co to jest. To w tym roku wyjątkowo mocny okultyzm na pokazie Eurowizji, jak sama nazwa wskazuje, festiwal jest Eurowizją, czyli wizją dla Europy, czyli jest pokazywane nam lub projektowane, lub programowanie poprzez te utwory, takie nazwijmy, bo ze sztuką to ma niewiele wspólnego, jest to programowanie, nastawianie, przedstawienie, ale spotkałem się z opinią wczoraj jednego z moich przyjaciół, który siedzi mocno w tematach apokaliptycznych i powiedział mi: Michał, czy to nie jest czasem, bo ja tak uważam, mówi mój kolega, czy to nie jest czasem ryk zła i szatana przed upadkiem? Że dochodzi do tego momentu, w którym się toczy decydująca walka dobra ze złem, a że media są niestety nie są w rękach anielskich, to dlatego taki przekaz mocny, silny idzie w kierunku społeczeństwa. A jak ty to widzisz? Pierwsze dwa miesiące tego roku wskazywałyby na to, że twój kolega ma rację. Mam na myśli, że pierwsze dwa miesiące tego roku były odwrotnością chociażby poprzednich lat, w rozumieniu takim, że nie wydarzały się, czy też nie układały się plany elit tak, jak oni chcieli, żeby się układały pierwszy i drugi miesiąc. Wręcz im się te plany rozjeżdżały. I rozjeżdżały im się do tego stopnia, że zasadniczo wszyscy wiemy, co się miało dziać teraz geopolitycznie, między innymi w Polsce, i w co nasze europejskie grajdołki miały być władowane. I nawet ta kwestia nie wychodzi. I teraz odpowiadając na pytanie Piotra, dlaczego się pokazuje takie rzeczy i po co akurat na Eurowizji, czemu w ogóle na festiwalach takie rzeczy się konstruuje. Po pierwsze, to jest zaklinanie rzeczywistości. Rozumiem, tak, że to z jednej strony można mówić to o programowaniu, chociaż ja bym akurat uciekał od tego określenia, bo to nie jest tak, że obejrzycie raz jakiś teledysk czy jedną produkcję i już jesteście zaprogramowani. I to też nie jest tak, że od razu widząc jeden raz coś, przyjmując informację o tym, że coś jest, już wysyłacie taką ilość energii, żeby to wygenerować, stworzyć i tak dalej. To nie do końca tak działa. To jest za duże uproszczenie, myślenie w taki sposób. Natomiast faktem jest, że jeżeli ktoś zdoła sprzedać większą ilość treści i następnie ta treść przechodzi do obiegu publicznego, czyli na przykład piosenka wbija się, jak kiedyś nieszczęsne Dragostin Tej, czyli trzech ziomeczków z Bałkanów, którzy stali na skrzydle samolotu, kapela bodajże się Ozon nazywała, i łamała po prostu wszelkie bębenki w uszach pękały. Przeżywałem ten dramat przez kilka miesięcy. Niemniej, jeżeli dojdzie do takiego poziomu, że dany utwór o charakterze okultystycznym jest tak mocno transmitowany, tak mocno promowany i treści z niego skupiają, czy są w świadomości dużej ilości osób, to one zaczynają projektować rzeczywistość w sposób zupełnie realny, w przełożeniu takim, że już kiedyś o tym mówiliśmy, część rytuałów, ażeby mogły być skuteczne, czy ażeby mogły niektóre szkoły magiczne, wymagają tego, ażeby zadeklarować swoją wolę, to po pierwsze, a po drugie, niektóre szkoły, oddzielny krąg sztuk magicznych zakłada, że musisz poczynić przygotowania. I to jest bardzo ważne, dlatego że magia przygotowań to jest magia, w której przygotowujesz elementy, które mają sprawić, że coś, efekt, który chcesz uzyskać, staje się prawdopodobny i możliwy do spełnienia, a następnie musisz stworzyć wśród osób wokół jak największej grupy świadomość dopuszczalności zaakceptowania takiej rzeczywistości. Czyli krótko mówiąc, przykładowo, chcesz stworzyć coś, co nazwałbyś szafą, więc przygotowujesz wszystkie elementy materiałów, składasz to w miarę w jakiś kształt, przykrywasz to materiałem, ma to kształt w miarę szafy. Dalej jest to tylko i wyłącznie szkielet, nie jest to porządny mebel, ale ty to prezentujesz ludziom i pokazujesz jak największej ilości ludzi, mówisz, że to jest szafa.
I oni, niektórzy w końcu zaczynają myśleć o tym, no w sumie może to faktycznie jest szafa, no spełnia tą funkcję, no wygląda nawet podobnie, gabaryty ma podobne i od kiedy w świadomości tych ludzi pojawia się koncept tego, że to jest szafa, to ten obiekt staje się w świadomości większej ilości osób szafą, a w wyniku tego może zaistnieć coś takiego jak szafa. I teraz ten przykład może dla was nie będzie zupełnie jasny przy pierwszym podejściu, ale to jest dosłownie takie samo założenie, że macie sprzedaż 5 rurek albo jednej rurki i 2 wieszaków do niej i przekazanie, że w sumie nie potrzebujesz pozostałych części szafy, tylko to ci wystarczy, a i tak za to zapłacisz. Oczywiście są marki, które tak funkcjonują, ale nam chodzi tutaj bardziej o to, że kiedy stworzysz pewien projekt możliwych wydarzeń, to aby je sprowadzić do naszej rzeczywistości, magia wymaga, że powstają wszystkie możliwe scenariusze, czyli że to się wydarzy, to się nie wydarzy, wydarzy się w innym wariancie, wydarzy się częściowo i tak dalej. I magia przygotowań opiera się o to, że sprowadzasz wariant, który chcesz spośród dostępnych. I teraz w magowie przygotowań mają o tyle gorzej, że faktycznie muszą poczynić bardzo dużo kroków przygotowawczych, zainwestować duże środki, aby tego dokonać, ale równocześnie mają, powiedzmy, wyższą skuteczność i po przygotowaniu tych środków wykorzystują energię i zaangażowanie widzów, obserwatorów, ludzi, którzy niejako zaakceptują możliwość tego, że coś się takiego może wydarzyć. I temu służą te wszystkie produkcje. Kiedy produkcja przekazuje nam jakieś treści, to ułatwia nam zaakceptowanie tego, że dane wydarzenie zaistnieje. I przykładowo z tego właśnie powodu można obejrzeć Simpsonów, ale na przykład powtarzanie, że Simpsoni już powiedzieli, że to i to się stanie, jest złe zgoła. Dlaczego? Dlatego, że jest to niejako wyrażenie przyzwolenia na to, ażeby taka rzeczywistość, taka przyszłość się zrealizowała. I przepraszam, że tak długo, ale wydaje mi się, że chyba tym razem wystarczająco odpowiedzieliśmy, po co się robi tego typu prezentacje. I tak, jest to zarówno jednostkowy rytuał, w tym wypadku zaś sama bieżąca Eurowizja jest jednym wielkim rytuałem, w którym rzeczywiście siły z was zbierają szyki, dlatego że mamy kryzysowy dla nich i w ogóle generalnie moment, w którym potrzeba im energii i takiej akceptacji tego, że zło jest górą, bo się łamie, bo jest w kiepskiej pozycji, tak? W końcu ma jakiś odpór. W końcu dzieje się. Także co do reszty waszych pytań w tym aspekcie, proponuję oddzielną audycję, żebyśmy zrobili sobie o omawianiu ewentualnych wizji biblijnych i tego, co się dzieje w kontekście walki z dobra ze złem, a my tymczasem przechodzimy do analizy utworu. No dobrze, niech będzie utwór. Analizy utworu przedstawiciela Irlandii na Eurovision. Patrz, pojawiło się takie sformułowanie, wyłapałem, i dobra, rzuciła sformułowanie, że przekonano że nas, że kolor czerwony to kolor diabła i piekła, a niebieski jest kolorem złego. Oba nie są. Tak mówiąc bardzo. Dlatego bardzo powiedziałem, że zostawmy to na inną audycję, bo się rozgrzejemy. Nie, bo jest nawet dobrze odnośnie do tej konkretnej audycji, do tych konkretnych rzeczy, które będą tu pokazane, bo tutaj będzie wykorzystany i czerwony, i niebieski. Mamy wyobrażenia różne piekła, zarówno wyobrażenie piekła infernalnego, czyli tak zwane właśnie ogniste, czerwone, wulkaniczne, jak i piekło skute lodem, pokryte albo właśnie lodem, kryształem i tego typu rzeczami, albo jako wielki, wielki bezkresny ocean, w którym są rzeczy, które nas pożerają. Tak, takie wizerunki piekła są i to, żeby było śmieszniej, jest to jeden z wizerunków piekła chrześcijańskiego, konkretnego zresztą. Osoby zainteresowane zapraszam serdecznie na warsztaty z planów, które prowadzę. Natomiast jeśli chodzi o jakiś konkretny przywiązany kolor, no tutaj byśmy musieli się odnosić, o który byt ci chodzi i z którym bytem chcesz się kontaktować. Teraz z czym ma do czynienia nasza bohaterka tego teledysku? No tutaj powiem szczerze, mam sporo test. Tak? Sama sobie to w ogóle stworzyła rytuałem na samym początku pokazywanym jakim, tak, że tu sobie przywołała co chciała.
Bo chciała, bo się jej podobało. Potem było widać, że ona w tym się dobrze czuje. Tak, na początku jej się podobało, potem było przerażenie, co też wam pokażę i udowodnię, że był moment, kiedy była przerażona, a później to już jej siadło. I jak siadło, to już tak zostało. Nawet powiem więcej, wiem, jestem prawie że pewien, że ten teledysk odtwarza w pewnym stopniu jej własne przeżycia życiowe razem z ścieżką, którą zaliczyła w ramach swojej biografii. Dlatego, że jej biografia to jest w ogóle taka przezabawna sprawa. No właśnie, idziemy w konkrety. Dawaj. I ona też... sama numerologia jest specyficzna. Tutaj mógłby się między innymi Antonio trochę pokombinować w trakcie, jak my będziemy rozmawiać, żeby spróbował sprawdzić, takie, czy są tam jakieś sensowne przeliczenia. Pani się urodziła 6 marca 1993 roku. Także no, młoda jest stosunkowo. Tutaj warto by zaznaczyć, że ten 6 marca 93, no, narodziła nam się ona, ta niesamowita kobieta, pod imieniem Bambi Ray Robinson. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że rodzice nazwali ją Bambi. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie. No niemniej, więc Bambi to nie jest tak, że ona tylko jako taki pseudonim to sobie wzięła, tak? Ale i tutaj trzymajcie się mocno, bo będzie zabawnie. Dziewczyna urodziła się ze związku Szweda z lokalną Irlandką i została w miejscowości Macroom, nie Macron, nie mylić, już bliżej do makaroników. Natomiast to, co jest moim zdaniem przezabawne, to to, że została wysłana do szkoły Świętej Marii. No i w szkole Świętej Marii spędziła praktycznie całe dzieciństwo. Ona wraz ze swoimi trzema siostrami. Tutaj nie udało mi się uściślić i przyznam uczciwie, że sprawdzałem 3 wersje tej biografii. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy ona jest trzecią siostrą, jedną z 3 sióstr, bo jeśli tak, to ma to bardzo wymowne znaczenie, jeżeli chodzi o wiedźmy i czarostwo. Natomiast według mojej interpretacji i zastanowienia wychodziłoby, że jest 4. siostrą oprócz 3, które jeszcze posiada. Niemniej, to jest ta zabawna część, ta dziewczyna od dzieciństwa uczyła się w katolickiej szkole w Irlandii i została włączona do chóru kościelnego, w chórku, znaczy tego szkolnego, i w tym szkolnym chórku wymiatała razem z siostrami i razem z tymi siostrami zdobyły mistrzostwo krajowe dla tej szkoły, dla chórku tej szkoły, jako takie naprawdę dobre no, chórzystki. No i co jest dla mnie tu zabawne? No zabawne jest to, że rodzina od początku szła w to, żeby dziewczyny po pierwsze były ułożone, tak powiedzmy konserwatywnie ujmując, dobrze ułożone dziewczęta. Natomiast no coś poszło nie tak i wam powiem dokładnie, w którym momencie poszło nie tak. No i dziewczyny po zaliczeniu tej szkoły, jak wspomniałem, zdobyły w ramach konkursu ogólnoirlandzkiego wszystkich szkół w Irlandii zwycięstwo jako chór. No i jako dziewczyny z chórku następnie były kierunkowane na uniwersytet, znaczy przygotowywały się, żeby pójść na uniwersytet, żeby zostać baletnicami, generalnie tancerkami. Bardziej precyzyjnie nasza główna bohaterka miała zostać baletnicą. Także miały ten kierunek muzyczny, trochę tak głosowo, a później w stronę sztuk generalnie wokalno-tanecznych. Przy czym nasza Bambi bardzo chciała być baletnicą. No i wszystko całkiem nieźle szło. Trafiła, no generalnie całkiem to nawet by miało szansę realizacji, gdyby nie to, że w trakcie ćwiczeń i prób na studiach złamała rękę i w wyniku tego złamania porzuciła ścieżkę baletnicy. Jak uznaję i jak rozumiem, kontuzja była wykluczająca, uznając, że to jest jednak mimo wszystko okolice, taniec taki tego typu jest bliski do kontuzji sportowych, więc zakładamy, że nie mogła, więc poszła w stronę muzyczną, przekierunkowała się na studia teatru muzycznego i generalnie sztuki teatralne. Co zresztą widać. Uwaga, tym momentem, kiedy coś się zepsuło, był moment, kiedy dziewczyny, a w szczególności Bambi, przeprowadziły się z rodziną do Londynu,
w którym to Londynie poszły na Akademię Urdang. I na tej akademii no, Robinson miała rozwijać się artystycznie, no i niestety to Londyn je uszkodził, także pozdrawiamy Londyńczyków i londyńskie klimaty. Ja wiem wiele i wiem, że spora część na wyspach się znajduje, niemniej to tak, tutaj tym czynnikiem, który zepsuł Bambi, grzeczną dziewczynkę, był Londyn. No i co? No i Bambi już w trakcie swojej edukacji jako uczennica tego Uniwersytetu Muzycznego podpisała kontrakt, znaczy uczyła się sama śpiewać popowo i podpisała kontrakt z agencją, natomiast zerwała z tą agencją nagle i oficjalnie podaje przyczynę taką, że jej się bardzo nie podobało, że wpędzali ją w konkretny podgatunek bubblegum pop. Natomiast to jest związane z faktem, że ona chciała i miała taki od pewnego momentu właśnie w Londynie się przebudziła, że chciałaby tworzyć swoją własną alternatywną wersję muzyki, bo ona tworzy specyficzny miks muzyki, który nazywa, i będziecie widzieć przedstawicielkę, pierwszą przedstawicielkę tego gatunku muzycznego, Ouija Pop. Tak. Jako mieszkaniec Łodzi czuję się tutaj w pewien sposób skrzywdzony Ouija Popem. No i oczywiście to się odnosi do tablicy Ouija, czyli wywoływania duchów i kontaktów z duchami, co zresztą specjalnie dla was przygotowałem. Widzimy od razu w pierwszym ujęciu na tym teledysku. Ja przepraszam was, że jest tak ciemne, ale no niestety tutaj to coś w tym kółeczku, co tam w tym miejscu, jak kręcę, to pod tą nieszczęsną świecą, czarne takie, to jest kursor z Ouija. I brakuje tylko tablicy, żeby było mniej wymownie. Natomiast już na tym stoliku, z którego się zaczyna praca, pojawiają się rzeczy takie wskazujące na to, że pani się bawi w okultyzm. Mamy jakieś tam kryształy, mamy jakieś utensylia, mamy tutaj wesołego króliczka, no i oczywiście ten kursor do Ouija, no i świece, szukałem czarnej, nie znalazłem. No nie zmienia faktu, że tutaj słusznie wyłapałeś bardzo istotną informację, że mamy tutaj Blaze Bible, na której to płonącej Biblii mamy ciernie, no ale to taki zwykły tribal, to się nie ma co nim przejmować. Ale co ciekawsze, ta Biblia nie jest gotowym dziełem, tylko to jest jej pamiętnik. Jest własny wytwór, tak. To, co na pewno zwraca uwagę, to są triskele. Czemu posługuje się triskelami, czyli symbolem harmonii i przepływu energii? Prawdopodobnie dlatego, że znaczy, może jest świadoma, co ten symbol znaczy, natomiast dla wszystkich uprzedzę was, że ten symbol nie jest symbolem okultystycznym w rozumieniu negatywnym. To nie jest taki umownie cudzysłów satanistyczny symbol, zwłaszcza, że jak zobaczycie, tutaj są zupełnie losowe znaki, typu na przykład pojawia się krzyż, przy czym to jest ten krzyż z kółeczkiem utożsamiany z krzyżem celtyckim. Co też trzeba zrozumieć, że samo ujęcie czy pojęcie krzyż celtycki to też jest pojęcie takie bardzo kalekie, bo ono jest utożsamiane z faktem, że na obszarach, które miały być zamieszkiwane przez Celtów, w momencie, gdy wprowadzano chrześcijaństwo, to zrobiono specyficzne krzyże nagrobkowe, co jest nieprawdą, tak na marginesie, dlatego że ten sam krzyż odnajdziemy chociażby w tym terenie kraju Basków czy szeroko pojętej Hiszpanii, więc no to nie jest do końca prawda co do tematu tego celtyckiego faktycznego pochodzenia tego krzyża. Natomiast taka się przyjęła nazwa. Także to, co byłoby dla nas istotne, to pojawienie się tutaj w pierwszej kolejności triskeli, symbolizujących przepływ trzech elementów, czyli dokładniej symbolizujące elementy męskie i żeńskie, czy energię męską i żeńską, dwie przeciwstawne strony, ale w ciągłym ruchu i przepływie energii w naturze. No i to jest podstawowa kwestia ważnych symbolów magicznych, które są tutaj na tym obrazku. Kolejnym jest ten środkowy sigil, bo bym tak to nazwał, składający się z trzech kręgów oraz chyba strzały płomiennej. Nie wiem, co autorka miała do przekazania. A na dole mamy oczywiście radosny znaczek
No, pentagramu. Oczywiście, pentagramu, który jest rozrysowany jako krąg na węźle. I ten węzeł też jest specyficzny, bo on jest podobny do Triskeli. I to jest dość ciekawe, bo to jest węzeł, który występuje i w mitologiach celtyckiej, i występuje w mitologii chińskiej w bardzo podobnej formie. Chiński jest bardziej geometryczny, w sensie bardziej te krawędzie są tak jakby naprostowane, czyli są ostre krawędzie, o tak to ujmijmy. I na pewno widzieliście wielokrotnie ten symbol chociażby w restauracjach chińskich, bo to jest symbol kojarzony z energią, przepływem szczęścia. Natomiast podobnie zresztą w symbolach celtyckich czy druidzkich. Jedno i drugie jest troszeczkę od siebie odsunięte, no nie zmienia to faktu, że zwykle kojarzone jako jedna grupa, czy jedna okolice symboliczne. Można zgadywać, że nasza bohaterka miała styczność z Wiką i postanowiła sobie tą Wikę wypaczyć, bo Wika też posługuje się tymi symbolami, ale w zupełnie rozmyślny i, powiedzmy sobie uczciwie, pozytywny, sensowny sposób. Tu mamy natomiast do czynienia z taką gimbusiarską czarną magią, o tak bym to ujął. Aha. Okej. A twoje spostrzeżenia co do tej Biblii jeszcze jakieś? No, że jest niebieski kolor, ale myślę, że tu chodzi o tą wspólność tego blues tytułu. Na razie tak to nazwę. Na razie nie. No, mówię, że potem to zauważyłem, jak ona bierze ten pamiętnik i sobie w nim spisuje. Nie wiem, czy ona właśnie może tworzy właśnie sigila w nim, bo pisze jakieś wyrazy, coś tam skreśla. No ja zrobiłem stop klatki na tych wyrazach i teraz trzymaj się mocno i widzowie też się trzymajcie, bo to jest coś, co po prostu... Cheat. Tyle wrażeń i doświadczeń w piosence na festiwal, który mają oglądać dzieci. Więc w trekście, w środku mamy chciałabym, aby wymazały się wszystkie momenty, kiedy się we mnie zagłębiłeś. Ale poczekaj, mogę? No. Mi się rzucił jeden wyraz. Te kut jest napisane jak COVID. Tak. No okej. Okay. Tak, to też było moje pierwsze skojarzenie, jak ja to przeczytałem. I tak sobie pomyślałem, życzę sobie COVID-a. I tak pomyślałem, co? Po czym zobaczyłem, że to jest udawana czcionka naśladująca pseudoruny. I pomyślałem sobie, że bardzo mi się nie podoba, że piszę w podobny sposób, jak kiedyś się rysowało kredą. No i tutaj ten cały tekst jest po prostu dosadnie obrzydliwy. W rozumieniu, no on może nie jest bardzo wulgarny, poza tym, jak się skupimy na treści. Natomiast zauważcie, że z jednej strony ona pisze, że chciałaby cofnąć wszystkie zbliżenia ze swoim byłym chłopakiem, który jest zdrajcą, a z drugiej strony podpisuje go jako urodzony do używania języka. I teraz tak, pojawia się pytanie takie dość konkretne, czy to są treści, które festiwal rzekomo neutralny, czy w ogóle festiwal medialny powinien promować jako treści do telewizji publicznej. Ja wiem, że różne rzeczy się dzieją, natomiast chcę zauważyć i przypomnieć, że nie bez powodu w telewizjach zazwyczaj nie puszcza się muzyki black metalowej chociażby. I jest ona dedykowana nie tylko na kanały czysto muzyczne, to jeszcze w dedykowanych blokach muzycznych, zwykle wyznaczonych po godzinie, w zależności od kraju, 22-23. Ze względu na potencjalne szkodliwe treści dla osób nieprzygotowanych. Natomiast no tutaj, tak jak mówię, wygląda to troszeczkę jak Biblia z pamiętniczkiem. I to jest faktycznie taki własnoręcznie robiony pamiętniczek. Ale uwaga, wszystko staje się jasne w momencie, kiedy sięgniemy troszeczkę głębiej do historii pani Robinson. No i co odkrywamy? No odkrywamy, że ona od tego zaczęła swoją karierę, czyli od epatowania seksem i zepsuciem, przy czym w jej wypadku chodzi o zepsucie seksem. Mianowicie jej pierwszy utwór, do którego nakręciła teledysk, jej debiutancki singiel, jakby to ująć, zatytułowany Urodziny, wypuszczony, i tutaj znowu coś ciekawie, bo faktycznie blisko urodzin, 5 marca 2021, a przypominam, dziewczyna urodziła się 6 marca, no to na tym teledysku zażywa ona sobie publicznie narkotyki i to jest w ogóle przezabawne, bo
Ten teledysk nakręcony w 2021 roku jest opisany jako teledysk, w trakcie którego było uzależnione od narkotyków. I moje pytanie się pojawia takie. Co się od tamtej pory zmieniło? Bo ile się orientuję, z uzależnieniem jest tak, że znaczy można leczyć uzależnienia, można niektóre rzeczy rzucić, a jak w niektóre narkotyki się pójdzie, to tak trochę ciężko jest z wyjściem z tematu. No ale zacytuję wam, co napisali redaktorzy na temat tego niesamowitego teledysku i tej treści, które przekazywała w swoich singlach. Uwaga, dosadne i brudne, czy też siermiężne, dotyczące albo seksu, albo narkotyków i seksu. Czyli sex and drugs or drugs and sex. Więc takie były tylko i wyłącznie jej treści. I teraz jako fan rocka, heavy metalu, heavy rocka i tak dalej, nie mogę poczuć się, nie powinienem się poczuć tym zbulwersowany, no bo wiadomo, sex, drugs and rock and roll, ale no w jej wydaniu jest to epatowane do tego stopnia, że uwaga, jej pierwszy singiel Urodziny wyszedł w dwóch wersjach. Znaczy w pierwszej wersji został od razu zbanowany na platformach muzycznych, w sensie tych właśnie dedykowanych programach muzycznych, bo uwaga, był tak hardkorowy, że się nie nadawał, więc trzeba było wyciąć scenę i dopiero można było go ponownie puścić, a oryginał poszedł bezpośrednio na platformy te inne YouTube z przeznaczeniem 18+, na które się udają osoby potrzebujące bodźców szeroko pojętych pornograficznych. No i na tej platformie można było obejrzeć fragmenty tego, co ona robi w trakcie w teledysku, po tym jak już będzie miała high. No i kolejnym utworem z tej płyty był Psylocyber, którym no tym razem jest pod wpływem psylocybiny i mieszanego koło psylocybiny. Następnie PMP, no to są znowu klimaty dotyczące prostytuowania się. No i to są jej cztery podstawowe uwagi, znaczy cztery podstawowe utwory. Ostatnim jest High Romancy, czyli wysokie romansowanie. I uwaga, artystka deklaruje, że tym, co ją inspirowało, jest kultura Pussy Power, którą ona się osobiście uważa za jedną z największych promotorek. I wtedy zaczynamy rozumieć, z kim my mamy do czynienia już na wejściu. Oczywiście, i to nie powinno zaskakiwać nikogo, władze Irlandii oraz bardzo dużo społeczności irlandzkiej zszokował wybór tej wokalistki, to, że ona jakimś cudem wygrała, została wyłoniona i spowodowało to protesty, między innymi dlatego, że uznano, że teledysk wypacza, obraża, deformuje wizerunek Irlandii jako takiej i wypacza wszystkie ich wartości narodowe, jakie mają, z którymi byli kojarzeni. Pomijając konserwatywność, pomijając katolickość, ale wypacza nawet wikę i wypacza nawet te tradycje związane z okultyzmem, ale takim bardziej pozytywnym. To, co powiedziałeś ty na początku, zwykle to się tak jak Irlandia raczej zielono i pozytywnie kojarzy, nie? Tak. No tak. No to tutaj podstawowym zarzutem w stosunku do pani jest sformułowanie, że no po jej arcydziele to już tak nie za bardzo. No niemniej, schodzimy już z zagłębiania się w problemy pani. Ciekawe, polska wersja artykułu o tej pani cenzuruje fragment, w którym jest opis tego, jakie treści były w pierwszym teledysku, ujmując, że był on bardzo artystyczny. Takich słów dosłownie użyto. Przechodzimy do teledysku i do słów. Pierwsza jest Awada, a drugiego słowa nie wypowiem już z wiadomych względów. I speak to destroy, czyli rzucenie zaklęcia i rzucenie drugiego zaklęcia, mówię, po to, by niszczyć. I od tego zaczynamy. To jest pierwsze samo wejście, a następnie wchodzimy w uczucia, które mam w sobie, nie mogą zostać uniknięte. Nie da się ich uniknąć, są nie do pominięcia, nie do ominięcia. I dalej kolejny raz mam odwołania do zaklęć, czyli poprzez splątane lub wykrzywione, i to jest ważne, through twisted tongues, czyli poprzez splątane języki, no to wiadomo już kontekst całowanie i tak dalej, ale tu bardziej w takim namiętnym pocałunku, albo w kontekście wykrzywiony, wyłamany język, co zresztą wam za chwilę pokażę na teledysku, jest nieprzypadkowym sformułowaniem. I uwaga, i kolejne zdanie już mówi wszystko, co jest treścią główną tego teledysku, to jest a hex deployed on you, czyli dosłownie klątwa rzucona na ciebie.
I teraz zadajcie sobie pytanie, czy chodzi o iluzorycznego chłopaka wymyślonego na potrzeby tego teledysku, czy o każdego widza, który słucha i ogląda ten teledysk. Bo jak ja zauważyłem i podkreśliłem za pierwszym razem, jak za pierwszym razem słuchałem tego w formie występu scenicznego, to być może kwestia nagłośnienia, być może kwestia tego, że część tekstu jest mniej wyraźna, no nie miałem aż tak negatywnych wrażeń. Natomiast po samym teledysku, no tutaj już ewidentnie jest mocno zwracająca uwagę ta klątwa rzucana na nas. I co się pojawia tutaj? No pierwsze, co znajdujemy w tekście w teledysku, jest notatka do siebie. Rzuć klątwę na swojego byłego chłopaka. No, a jeszcze tak, zrób sobie nowego, lepszego chłopaka. Zrób sobie, to też jest bardzo ważne określenie. Nie zdobądź, nie znajdź, tu jest stwórz sobie nowego, lepszego chłopaka. No i XOX. Bardzo specyficzny podpis. I teraz... Kolejne, te niektóre sceny to są dosłownie ułamki, takie momenciki, w których musiałem pauzować, żeby wyciąć wam te zdjęcia. No, pani nosi pentagram na dłoni, znaczy ma wymalowane. To chyba nie jest wymalowane tylko na potrzeby tego teledysku, ona generalnie jest cała w tatuażach. I w ogóle, w ogóle idzie temat podprogowości, widzę. Tak, bardzo mocno, idzie mocno podprogowo, zdecydowanie. Natomiast jak ja nie mam nic do tatuaży i jak nie mam nic do tatuaży w stylu wiedźmy i nawet wszelkiego rodzaju, nie wiem, symboli, sigili na ciele, nie jest to dla mnie w żaden sposób odrzucające, rozumiem to. Tak na przykład, tak akurat w wypadku tej pani mam taki fundamentalny problem o zasadzie, że to jest kolejna domorosła pseudowiedźma, znaczy w tej chwili to już niestety wiedźma, natomiast mam na myśli to, że to jest... Tak, ale to jest przypadek osoby, która zaczynała fascynację szeroko pojętym okultyzmem, poszła w czarną magię, zaczęła nanosić na siebie losowe obrazki, wyrazy i tym podobne. Krótko mówiąc, znam osoby, które impulsywnie robią sobie głupie i różne tatuaże i jest mnóstwo takich ludzi, natomiast ta babka po prostu zaczęła ze swojej skóry z siebie robić płótno, na które nanosi symbole, które w niektórych momentach wręcz widać, że są w pewnym stopniu losowe, bo część symboli wręcz sobie zaprzecza, albo jest, no, część jej tatuaży jest dość po prostu kiepska, taka nic za sobą nie nosząca, albo nawet jak coś niosą, to są często gęsto po prostu wyglądające paskudnie jakieś, no tak jakby ją ktoś długopisem popisał. A podkreślam, nie mam negatywnego stosunku do tatuaży, zwłaszcza, że sam jestem posiadaczem tatuażu. Więc to nie jest jakieś z mojej strony, nie wiem, skrzywienie, że Mefkor nie lubi ludzi z tatuażami. Nie, to nie o to chodzi, po prostu chodzi o to, jakie i w jaki sposób ona na siebie naniosła. Bo już nawet nie miałbym problemu o to, że ma jakieś pentagramy na sobie, żeby to jakoś wyglądało wszystko. A u niej to jest takie, okej, są to tatuaże w ważnych miejscach. Tu muszę się zgodzić, że w niektórych miejscach... Jak kiedyś to powiedział mój były mąż, że tatuaż powinien mieć przekaz, a nie wyglądać, jakby ci się skóra przykleiła do mokrego komiksu. Coś, znaczy wiesz co, właśnie jak ci się skóra przyklei do mokrego komiksu, to jak ten komiks jest dobry, to jeszcze pół bidę. No właśnie. To może być. Ale jeżeli wyglądasz jak nie wiem, jak ławka w szkole, pomazana przez losowych artystów w najgorszych i najlepszych momentach ich twórczości w trakcie przysiadywania na nudnej lekcji czegoś tam, no to wtedy zaczyna pojawiać się problem. I ona wygląda jak taka ławka w okultystycznym gimnazjum, w którym każdy próbuje coś narysować, swój pierwszy krąg magiczny albo pierwsze okultystyczne kroki stawia i przy okazji połowa z tego to są albo mocno nabuzowani hormonami chłopcy, albo wpadające w histerię i mocno psychotyczne nastolatki. W rozumieniu dziewczęta. No i faktycznie podobne rzeczy dzieją się na tym teledysku. Natomiast to, co powinno przykuć naszą uwagę, to, że ona ewidentnie zna się trochę na robocie i wiesz, za co się zabiera, co nam wskazuje chociażby sam fakt, że na samym początku przygotowuje sobie krąg magiczny, a dokładnie krąg, którym chce się zabezpieczyć przed tym, co będzie rzucać i co będzie przywoływać. I tutaj od razu zwrócę waszą uwagę, bo o ile pani sobie przygotowała krąg,
to za chwilę wam pokażę, że broń Boże nie bierzcie z niej sobie wzorca, ani nie opierajcie się o gesty czy rzeczy, które ona robi jako, nie wiem, skuteczne metody zabezpieczenia przed tym, co ona przyzywa, bo jak na, i myślę, że to jest raczej zamierzone działanie, jak na taką wielką okultystkę, to robi największą, najgłupszą możliwą gafę, jaką można zrobić w trakcie przygotowywania kręgu, dlatego że najpierw narysowała krąg, usypała sobie krąg, a następnie stawia na nim obiekty, które ten krąg przecinają, co powoduje, że ten krąg jest tak naprawdę przerwany, czyli nie działa. To jest taka pierwsza rzecz wskazująca na to, że moim zdaniem, biorąc pod uwagę, co ona robi w tym teledysku i że wie co i jak, to sądzę, że, tak mówiąc absolutnie szczerze, że jest to zamierzone po to, żeby ktoś, kto będzie się na niej wzorował, popełniał żeby te same... wpadł w pułapkę, żeby wpadł dokładnie w pułapkę. Ja wyłapuję często na, no nie na wszystkich, ale są takie, znamy je, mówię do ciebie, Mefkor, kanały ezoteryczne, które niby pokazują pewne rzeczy i widać na nich, jak celowo są pokazywane one źle, żeby ci, którzy tego się uczą, popełniali błędy. Dlatego ponowię moją prośbę, nie oglądajcie tego teledysku. Poznajcie w naszej analizie. No. Druga kwestia, która zwraca uwagę, to w co jest pani ubrana. Ja przyznam uczciwie, że zauważyłem to dopiero teraz otwierając, bo to się odnosi do dalszej części teledysku, to znaczy ona jest ubrana w coś rodzaju płótna sukienki, do którego przyszyte są losowo zdarte skóry zwierzęce, a chodzi konkretnie o skóry owiec. I to dopiero teraz zauważyłem, biorąc pod uwagę resztę, późniejszą część teledysku. To też może wam uświadomić, jak bardzo niestrawny ten teledysk jest, że no, wyłapuję niektóre rzeczy dopiero teraz, bo nie byłem w stanie tego oglądać. No. Nie zmienia to faktu, że chcę wam tu pokazać, że pani się na pewnych rzeczach zna. Ma nieprzypadkowe przedmioty. Przygotowuje nieprzypadkowo te swoje zaklęcia. Mamy tutaj, przede wszystkim mamy moździerzyk, w którym sobie coś tam utarła. Mamy probóweczki, w których trzyma swoje konkokty, czyli te mieszanki, które przygotowała. Pominę już fakt jej pazury kolejny raz, wjeżdżające w ekran. Ja naprawdę nie, czy, ja nie wiem, co to jest za, czy nie wiem, co za moda panuje na Eurowizji, że każda z jednych wokalistek jako pseudoczarownica musi mieć szpony. Nie wiem, czy szpony to jest jakiś teraz wyznacznik artystyczny, ewentualnie jakieś takie coś, co powoduje, że jesteś lepszy wizualnie. No, niemniej mamy tutaj szpony, które zresztą do nich się odniosę za chwilę. Natomiast zobaczcie, co jest tutaj poukładane, bo tu jest parę nieprzypadkowych rzeczy. Jest tam troszeczkę soli, jest jakiś kryształ, mamy tutaj jakieś bliżej nieokreślone i niestety nie jestem w stanie wam na podstawie zdjęcia i fragmentu tego dysku stwierdzić, co za ziółka ona tam starła. Także wybaczcie, ale aż tak tego wam tu nie rozłożę. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to mnie zaciekawił ten mniejszy słoiczek, o ten tutaj słoiczek. To ten słoiczek wywołał u mnie pewne takie, powiedziałbym, dość mocne negatywne skojarzenia i obserwacje, dlatego że chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, o tutaj zaznaczyłem, what the hell, co to jest, żebyście się przyjrzeli. Troszeczkę postaram się, nie wiem, czy zbliżenie coś daje, ale przyjrzyjcie się, co tu mamy, bo dla mnie to wygląda jak kostki. No tak, kostki. I to nie są grzybki. Nie do gry kostki, kostki jakiegoś stworzonka. Tak, kostki stworzonka, przy czym mnie osobiście zwróciło uwagę te główki, w sensie to zakończenie tej kostki, bo ta kostka to jeszcze widać, że to jest jakaś, ale ta mnie zainteresowała. Powiem tak, nie chcę mówić tutaj, między innymi ze względu na ograniczenia platformy, jakie mogą być to kostki. Przyjmijmy, że zwierzęce, tak to ujmijmy. Natomiast no, jest to wybitnie nieprzyjemna rzecz, trzymana w tutaj słoiczku jako tarta potrzebna do zaklęcia. I mamy pierwsze pojawienie się koloru niebieskiego, tego blue, którym ona próbuje tutaj funkcjonować. No i co to jest to blue? No mamy ludzika niebieskiego, ulepionego, przygotowanego przez nią samodzielnie, który jest, dawać
ludzika wudu, znaczy oczywiście taką laleczkę wudu. Nie ma wiele wspólnego i nawet nie jest podobny do laleczki wudu, natomiast ma, poprawnie przedstawia on fetysz, fetysz indywidualny, w dodatku fetysz do rzucania klątw na kogoś. Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo ktoś może wpaść na pomysł, żeby coś podobnego robić. Natomiast jest to samodzielnie, własnoręcznie ulepione, przygotowane intencjonalnie, przypominające postać ludzką i tak dalej, i tak dalej. Jest to przygotowana odpowiednia marionetka, tak? Niebieska na potrzeby dysku, prawdopodobnie. No nie zmienia faktu, że idziemy jeszcze raz w ten tekst. Na szczęście tekstu jest dzisiaj mało, więc długo nie będzie trzeba się nad nim pastwić. Niemniej, dalej w tym tekście mamy już po tym, jak jest powiedziane, że zostanie na nas rzucona klątwa, czy rzucona na tego kogoś, kto jest obłożony tutaj w domyśle jej chłopaka, jej byłego, poprzez wykręcone języki, czy też splątane języki, zostanie rzucona klątwa. Uwaga, w treść klątwy i przekleństwo, które zostaje rzucone. Wszystkie ładne, czy wszystkie ładności, pretties w rozumieniu, to można w rozumieniu szlicznotki, czy inne, no, inne potencjalne przyszłe dziewczyny, ale również pretties jako ślicznotki, świecidełka, czyli coś wartościowego, czyli wszelkiego rodzaju coś, co byśmy utożsamiali z dobrobytem. Dlaczego? Dlatego, że pierwotnie faktycznie myślałem, że chodzi tylko i wyłącznie o ślicznotki, czyli wszystkie przyszłe dziewczyny cię rzucą, taką na ciebie klątwę rzucam. Niemniej tutaj jednak pojawia sugestia, że wszystkie podejmowane przez tego przeklinanego działania będą przynosić tragedię, smutek, załamanie i klęskę. Czyli to jest dosłownie pozbawienie wszelkiego dobra i wszelkiej pomyślności, jaką miałbyś posiadać. Więc mamy that all the pretties in your bed, czyli wszystkie ślicznotki w twoim łóżku, escape your hands and make you sad. Bardzo proste niby zaklęcie, na zasadzie uciekną z twoich rąk, wymskną ci się z rąk i przyniosą ci tylko smutek. And all the things you wish you had, you would lose. I właśnie ta druga część jest specyficzna, bo wszystkie rzeczy, które chciałbyś mieć, utracisz je. Czyli niejako zaklęcie, zaklinanie kogoś, że wszystko, co jest dla ciebie ważne, od tej partnerki obecnej, kończąc na wszelkich wartościowych dla ciebie rzeczach, wszystkie je utracisz, bo tego ci życzę. A później jest mantra, znaczy tutaj użycie wyrazu mantra jest niezbyt dobre, dlatego że mantra kojarzy się pozytywnie, natomiast ona tutaj tworzy w formie ala zaklęcia, powtarza w kółko I. I to jest bardzo ważne. I to mnie zaskoczyło, dlatego że ona skacze pomiędzy magią przygotowań i wiele elementów jest z magii przygotowań i miesza je z magią chaosu. I dla osób nierozumiejących różnicy to jest troszeczkę tak jakby nie wiem, podawać ogórka z majonezem. Albo... No to są, może tak, magia przygotowań, magia chaosu to są dwie zupełnie sprzeczne magie. Jedna to jest magia emocji, opierająca się o twój stan emocjonalny, o siłę, energię wyrażaną przez emocje i kształtowaną przez wyrażoną wolę, gdzie wyrażenie woli to jest wypowiedzenie, czego pragniesz i wysłanie ku temu silnej energii w postaci twoich emocji. To jest jedna właśnie ta sztuka związana z magią chaosu. Natomiast w przypadku magii porządku, czyli tej magii przygotowań, no to mamy do czynienia ze sprowadzeniem konkretnego wyobrażenia rzeczywistości. A ona tutaj miesza te dwa style, co mnie, przyznam szczerze, zaskoczyło, bo zazwyczaj się trzyma jednego tak jakby klucza, w sensie w trakcie praktyk magicznych. Tutaj natomiast ona rzeczywiście będzie wyraźnie zaznaczyć tą swoją wolę I. Ja pragnę. I uwaga, ona najpierw stwierdza, będziesz żył w kłamstwie. I teraz tak, ja wiem, że żyjesz w kłamstwie. You know, I know you are living in a lie. To jest bardzo specyficzne, dlatego że ona z jednej strony to może się odnosić oczywiście do tego, że to związek nieudany i ona wie, że ten jego nowy związek to jest kłamstwo, bo on powinien być z nią czy coś na rodzaju. Natomiast z drugiej strony można odnieść wrażenie, że no, zdecydowanie chodzi tutaj o to, że ona implikuje komuś, że to życie, w którym on będzie żył, to będzie kłamstwo. A dalej, i to już jest bardzo wymowne, dostrzegam blizny w twoich oczach, czy też blizny na twoich oczach. I znowu powrót do tego
widzę, dostrzegam, mówię, że będziesz żył, czy żyjesz w kłamstwie. Dalej, no i dalej też treść piosenki ta powtarzająca się, która jest bardzo specyficzna i która się odnosi do Wiki, a dokładniej do rytuałów czarownic, ale czarownic w ujęciu takim ogólnym, a nie negatywnym. Jest sformułowanie takie: I guess you would rather have a star than a moon. I to jest o tyle śmieszne, że przekładając na polski dla osób nie znających angielskiego, myślę, czy też, a więc jednak sądzę, co mnie zaskakuje, tutaj w domyśle, co mnie zaskakuje, że jednak wolisz gwiazdkę, czy też gwiazdę, niż księżyc. I teraz dla wyjaśnienia. Z astrologicznego punktu widzenia nie dziwne, że ktoś woli gwiazdę niż księżyc, natomiast księżyc ma specyficzną i szczególną rolę w większości rytualistyki. Czarostwo europejskie, wszystkie formy czarostwa, zwłaszcza żeńskiego w Europie, są związane z, praktycznie wszystkie są związane z księżycem. Bliskowschodnie są kobiety, kapłanki były związane bardziej ze słońcem, natomiast tutaj nasze kręgi są zawsze związane z kultem łowieckim i z kręgiem lunarnym, generalnie z systemem lunarnym, czego najbardziej klasycznym przykładem jest Wika, gdzie w Wice praktycznie chyba 70, jeżeli nie 90% rytuałów odbywa się pod księżycem czy w relacji do konkretnych pozycji księżyca, co zresztą chyba, Michael, wielokrotnie poruszasz na grupkach dotyczące tego, że trzeba mieć pewną wiedzę na temat faz księżyca, żeby w ogóle tak się próbować czarowania. Tak, no tak, bo no ludzie popełniają, tutaj widzę właśnie nawet na czacie a propos tego tematu, ludzie tutaj się obawiają, między innymi teściowa, co to będzie, jak ludzie zaczną robić różne zaklęcia czy rzucać klątwy. Po pierwsze muszą wiedzieć jak, bo mogą nie zadziałać, po drugie muszą pamiętać, że jak będą robić to nieumiejętnie, to to wszystko się obróci przeciwko nim, a po trzecie, no właśnie to, co ty mówisz, trzeba znać pozycję księżyca do odpowiednich, no nazwijmy to ogólnie, czarów. Bo tak jak mówiłem, widziałem kiedyś takie, no to jest, to nawet nie z przedszkole, bo to jest nawet przed przedszkolem. Jak widziałem, jak jedna z wiedźm, znaczy osoba, która nazywała siebie wiedźmą, próbowała czarować na bogactwo w momencie, kiedy było po pełni. Znaczy księżyc malał. I ja mówię, w którym momencie księżyca w miesiącu ty chcesz robić czary na przyrost? Kiedy księżyc się zmniejsza, no brawo, to gratulujemy dyplomu z czarowania. No wiesz, ale to jest z jednej strony tutaj uprzedzając obawy na przykład teściowej 75, szczęściem w nieszczęściu wielu z tych ludzi sobie po prostu pogada awra, fawra i tyle, specjalnie co faflunie, żeby nie wypowiadać i tyle. Inne zagrożenie jest takie, że niektóre z tych rzeczy przekazywane solidnie, na przykład słowa, tak jak wchodzony, już użyję tego słowa, bardzo modne i często powtarzane jak przecinek słowo masakra, ludzie przestańcie, błagam, bo wywołujecie demona, którego zna siły, nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, więc zaprzestańcie. No i to zmierzam do tego, że to się chyba zgodzisz z tym, nie? Że te celowe pokazywanie i powtarzanie tych zaklęć ma spowodować, że jako piosenka, jako utwór będzie to nam kołatało w głowie, a być może będzie nawet na głos śpiewane za kierownicą samochodu, w drodze do pracy, gdziekolwiek. Powiem tak, no to jest najśmieszniejsze w tym utworze, że on bez tego teledysku byłby w stanie się sprzedać w radiu. W rozumieniu takim, że ja wiem, że nie każdemu podejdzie ten gatunek muzyczny, natomiast przerażające jest to, że ona naprawdę nieźle łączy specyficzne gatunki. To znaczy z punktu widzenia takiego hard rocka, czy takiej, trochę, przepraszam, ale babskiego metalu, i mam na myśli tutaj taki, oczywiście to jest bardzo operatywne i złe określenie z mojej strony, ale takiego pseudometalu w tym wypadku, bo są świetne kobiety śpiewające muzykę metalową i wręcz ikony tego gatunku. Natomiast w jej wypadku to jest taki tego gimnazjalno-dziewczęcy metal, tak to ujmijmy. Niemniej w tej kategorii ona śpiewa muzykę, która w Stanach Zjednoczonych by się świetnie sprzedała. Do tego, co jest bardzo ciekawe, doskonale łączy ją z estetyką pin-upu i robi to na poziomie co najmniej Katy Perry, co jest fascynujące w tym rozumieniu, że ta dziewczyna faktycznie odrobiła robotę na tych swoich studiach. W sensie ona wie, co robi i robi to z rozmysłem i posługuje się bardzo dobrze nauczonymi wzorcami,
Natomiast z jakiego powodu nagle wpadła w pomysł, żeby bawić się w wiedźmowanie, ale w rozumieniu tym nie wiedźma jako ta, która ma wiedzę, tylko taka wiedźma stereotypowo czarno, w czarnej schematyce, mam na myśli negatywnych energii, to jest takie zastanawiające. Tu w ogóle widać w niej takie konflikt pomiędzy z jednej strony wizerunkiem wiedźmo popu, a drugiej strony pin-up popu, gdzie ona jest pin-up girl, a potem jest wiedźma girl. I to nawet w centrysku widać, że to są takie... Ale wiesz, no odpowiedzi są dwie. Nie? Ja zawsze zadaję te pytania, jak ktoś mi mówi, że coś robi albo zrobił, to ja zawsze się pytałem, tak sam z siebie, czy ci kazali? No i jej też, sama z siebie, czy jej kazali? Tu są pytania właśnie też, jak już jesteśmy tutaj troszkę przy tym omawianiu tego, to, że na czacie wyczytałem pytanka pod tytułem, że czy ona w ogóle wie, co robi? Uważam, że tak jak najbardziej. Poza tym to ona nie jest tutaj sama. Ten teledysk ma scenarzystę, ten teledysk ma reżysera, ten teledysk ma producenta, ten teledysk ma masę innych osób pracujących przy tym. To jest dzieło wspólne. Przynajmniej dwóch grafików komputerowych z Paintem, tak? Tak, no to nie jest tak, że laska sobie sama czaruje i nagrała to telefonem. Nie. Być może nawet będzie tak, że większy wkład w te rytuały będą z zewnętrzne, ze scenariusza wynikające, niż nawet ona sama znała. Też tak może być, nie? Natomiast ja mam wrażenie, że ona doskonale wie, co robi, przystała na ten scenariusz, zgodziła się. Bo gdyby miała opory, to by odmówiła. To jest bardzo proste. Ja mam takie proste myślenie. Dokładnie tak. Zwłaszcza, że ja wspominałem o tych paznokciach. Teraz zauważyłem, że na tym paznokciu ma znowu triskele, czyli trzy energie, czy dokładniej przepływ pomiędzy dwoma energiami. Inaczej to, jak macie w Yin-Yangu, trzy przecinki, triskelion, trygław, ta symbolika. Natomiast kolejną kwestią, która się tutaj pojawia, i tak wiem, że wymieniłem trygława, czyli coś, co jest utożsamiane z bóstwem w zestawieniu z symboliką trzech elementów, nieprzypadkowo. To nie była pomyłka taka po prostu, że sobie tak wtrąciłem, bo skojarzył mi się wraz trzy. Kiedyś wam to wyjaśnię jeszcze na kanale. Natomiast zmierzam to do tego, że na pozostałych tych palcach ona ma tam jakiś losowy pentagram, losowy inny znaczek. Ktoś musiała poświęcić czas, żeby na te tipsy to namalować, albo żeby ktoś jej namalował i instrukcję musiała podać, więc to nie jest tak, że ona jest nieświadoma. Zwłaszcza, że nieświadoma, ja powiem tak, w tym teledysku jest trochę autobiografii, ja wam pokażę w którym momencie, nie chcę robić spoilera. Okay. Więc idziemy przez ten pseudo-wudu. I dalej, jak widzicie, ja do tego zmierzałem, że ona ma losowe tatuaże na tych rękach, czyli niektóre znaki są nieprzypadkowe, a wcześniej wygląda tak, jakby w którymś momencie chciała mieć runę na rękach, więc rysowała runę. W innym momencie wpadła na pomysł, że teraz sobie coś innego. I powiem uczciwie, no ona wygląda trochę jak tablica taka, jakby nastolatki po czytaniu książeczek o okultyzmie postanowiły popisać po tablicy i to tak zostało. No to podobnie wygląda jej skóra. Niemniej, no jej postać wizerunkowo, to jak ona wygląda w momencie, kiedy zaczyna czarować, no to już wystarczy spojrzeć tutaj. Znaczy, z jednej strony widzimy tutaj rzeczywiście odniesienie do tych teatralno-operowych strojów i upięcia włosów. Te upięcia włosów, no w tym miejscu to jeszcze nie jest pin-up, bo pin-up będzie się pojawiał dalej jako pin-up girl. Natomiast tutaj mamy do czynienia, nie chcę powiedzieć, że z turbanem, ale mamy do czynienia ze specyficznym upięciem włosów, które ma ją tak przedstawiać jako... charakterystyczną formę wiedźmy. To jest celowe wydłużenie głowy i stworzenie takiego wizerunku. No, stosunkowo młoda dziewczyna robi z siebie coś, co z angielskiego nazywa się hag, czyli właśnie taka wiedźma z bagiem, no, tak to ujmijmy. I teraz tak, dalsza też treść piosenki, no to chyba już nawet mówiłem, że jest więc wolisz gwiazdkę od księżyca. To tutaj też wspominałem, że w symbolice ważny jest, księżyc jest ważny ze względu na to, że jest uznawany jako źródło mocy, jako główny potencjał i tak dalej, zwłaszcza księżyc pełni. Natomiast gwiazdka jest taka uznawana bardziej pejoratywnie. Przy okazji ona jako księżyc świeci najjaśniej na niebie, a gwiazdki to mniej. Oczywiście nie odnosimy tego do rzeczywistego tych ciał niebieskich. No i uwaga, w dalszej części tekstu jest tak. I guess I always overstimulate you, czyli zawsze za wysoko cię oceniałam. A dalej jest, uwaga, hoodoo.
I to jest zapisane przez samo A. Odniesienie oczywiście w pewnym stopniu chociażby do wudu. Mamy all the things that you do, I'm down, down in my doomsday blue. W pewnych momentach ten tekst robi się taki połamany, natomiast jest to dość mocno związane z samą wokalistką, bo ona też będzie trochę połamana w tym teledysku. Niemniej, nieprzypadkowość tego teledysku pokazuję wam tutaj. I to jest ta scena, na którą chciałem wam zwrócić uwagę. To, co tutaj się skryło w rogu, o w tym miejscu, to w tym miejscu mamy talię kart Tarota. Jakieś karty do wróżenia są. Natomiast poza tym, jak wspomniałem, pani zrobiła okrąg, który już widać, że jak macie postawione świeczki, to po pierwsze świec nie powinno się stawiać na okręgu w taki sposób. Zresztą zobaczcie, że jak ona to zrobiła niekonsekwentnie. Jedna świeczka stoi poza okręgiem, druga świeczka stoi na okręgu. Tutaj mamy świecę praktycznie z pokazaniem, że okręg jest przerwany. Tutaj mamy też przesunięcia, także no są świece, które mają robić nam pięcioramienną gwiazdę, a z drugiej strony no, de facto naruszają okrąg, co nie jest praktykowane przez sensownie posługujących się czarostwem ludzi, którzy, nie wiem, faktycznie robią coś w zakresie praktyk, przywołań, czy w ogóle jakiegokolwiek zabezpieczania przestrzeni. No oczywiście mamy losową książeczkę z jednym pentagramem, losową książeczkę z drugim pentagramem. I tutaj ciekawa sprawa, dlatego że ona jest ewidentnie i pracuje nad czarną magią, a posługuje się symboliką, ja wiem, ja absolutnie wiem, że nie ma czegoś takiego jak biały i czarny pentagram i wiem, że to jest przyjęte żargonowo, językowo takie sformułowanie. Niemniej posłużę się nim dla waszego zrozumienia, że pentagram jest symbolem obronnym, podstawowym i w naszym przyjęciu, czy tym najbardziej uklepanym takim podstawowym skojarzeniu, pentagram kojarzy nam się negatywnie, bo kojarzymy go z wpisaną w niego głową Bafometa albo innego koźlęcia i jest to ten odwrócony pentagram. Natomiast pierwotnie był to symbol i było to narzędzie obronne. To jest jeden z podstawowych kręgów magicznych o charakterze ochronnym, oczyszczającym i egzorcystycznym. I żeby było śmieszniej, to taki pentagram ze skierowaną w górę krawędzią, w tą górny, piąty rożek gwiazdki jest do góry, jest kojarzony z tak zwanym białym pentagramem, co jest oczywiście takim żargonem, mową potoczną, potocznym skojarzeniem, pozytywnym pentagramem, czyli czymś, co chroni. Oczywiście, tak naprawdę, jakbyście nie obrócili pentagramu, on ma zawsze tą samą funkcję, to samo działanie. To nadanie symboliki negatywnej pentagramowi nastąpiło w momencie, kiedy ten symbol został odwrócony, tak jakby, czyli odwrócenie symboliczne, odwrócenie energii, odwrócenie znaczenia i działania. Czyli coś, co jest ochronne, staje się agresywne, niebezpieczne, zagrażające i krzywdzące. Tak? Już wam mówiliśmy na poprzednich teledyskach, co znaczy odwracanie energii i obracanie symboli. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z taką albo próbującą w tani sposób wywołać efekty skojarzenia z okultyzmem, albo niezorientowaną do końca laską, jeśli chodzi o tą czarną magię, bo zobaczcie, że jest niekonsekwentna. Sama się odwołuje do czarnej magii, sama posługuje się odwróconym pentagramem, ale książeczki, które ma wokół siebie, odwołują się do klasycznego pentagramu w tym ujęciu podstawowego symbolu obronnego, tego ochronnego, podstawowy symbol magiczny. To jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Dwa, no to oczywiście ta jej ręcznie przygotowana pseudobiblia. Ręczne przygotowanie to jest wkładanie własnej energii, wkładanie własnego zaangażowania. No i jak się przyglądamy dalej tej postaci, to muszę wam powiedzieć, że w wielu fragmentach tego teledysku miałem wątpliwości, czy to jest ta sama osoba. Jak ja patrzę jej zdjęcia, w sensie jak zmuszam się do oglądania jej różnych zdjęć w internecie, to autentycznie mam problem z tym, czy aby na pewno mam do czynienia z tą samą osobą. I to jest bardzo specyficzne. To już nam wskazuje na to, że jest jakiś problem z tą bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, ze względu na to, że jej zdjęcia z różnych ujęć, w różnych okolicznościach zdają się prezentować różne postacie. Niemniej, no, przechodząc dalej już troszeczkę szybciej do kolejnych rzeczy, które są w teledysku. Mamy... Ale
No. Ale ty to wiesz, natomiast może widzowie nie wiedzą, że przecież osoby, które są mocno umoczone w ciężką, czarną magię rytualistyczną, to są osoby, które bardzo często są już później dosłownie w świecie fizycznym zmiennokształtne, zmiennotwarzowe. One zmieniają się pod wpływem zmian energii, i to po nich Dochodzi widać. dochodzą deformacje, dochodzą momenty, kiedy jak coś w ciebie wchodzi, to i zmienia się twój wygląd zewnętrzny. Głos. No, poza tym ona na niektórych zdjęciach faktycznie wygląda jak facet. W sensie tak, jakby miała twarz faceta, to jest Ale bardzo widzisz, specyficzne. tutaj też wchodzi ten element, ciągle ten element wpajany nam tego zacierania różnic między płcią, tego zrównywania, tego transgenderyzmu, tego w ogóle genderyzmu. Teraz ja przepraszam, że się tak czasem chichram, ale czytam też wasz czat, tutaj Paweł Pawlak niezłym dowcipem jeździ, ale to później. Natomiast to, co widzę teraz na jej twarzy, i znowu się zaśmiałem, bo ona ma symbol Gmaila między oczami. Ja to tak zobaczyłem, ale to wiesz, to jest śmieszne, ale nie śmieszne, bo też świadczy o tym, bo wiesz, te główne platformy używają symboliki, więc to. No. No. Dobra, przepraszam, że przerywam, ale to tak Znaczy, mi wyszło. nie, bardzo dobrze się jesteśmy u ciebie na kanale. Natomiast no, nawet może warto rozluźnić trochę czasami. Tutaj mamy płonącą Biblię, znaczy płonącą książkę, w sensie płonąca księga magii, tak? Płonąca księga zaklęć. Ja na początku się zastanawiałem, czy ta postać, która jest tu ubrana, bo ja nie jestem przekonany, że to jest wokalistka. Ja mam autentycznie wrażenie, że mamy tu do czynienia z Jabłkiem Adama, z facetem, który przebrał się w te same ciuchy i po prostu do tej sceny stoi facet. Ale być może jest mój odchył, niemniej tak mi to wygląda. Nawet usta mi się nie zgadzają za bardzo. No nieważne. Nie jest to urodziwa postać na tym ujęciu, co chyba mi z tym się akurat każdy zgodzi. A ja widziałem tą dziewczynę w jakichś takich bardziej innych ujęciach i ona wygląda znośnie. A tu, no powiedzmy sobie szczerze, przy niej to zaczynam rozumieć, dlaczego w TVN-ie mówią, że, o przepraszam, miałem stacji, chyba nazwy nie powinienem używać, bo po co reklamować, ale zaczynam rozumieć, czemu w polskich rozkładówkach mówią, że Luna jest piękna. No bo powiem tak, przy takiej Mówią, konkurencji. no mówią tak, to nie oznacza, że to coś znaczy. Mówią, to prawda. No. No i teraz tak. Tutaj widzimy kolejną scenę i tutaj już bardziej widzę, że tutaj po pierwsze widać lęk w jej oczach. Tak na zasadzie, o cholera, ale się dzieje. I to jest jedna z pierwszych screenów w trakcie tego teledysku, które daje pewną wątpliwość na zasadzie, czy ta laska zdawała sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy, które ona robi, mogą działać. I uwaga, i to dlatego ja wam powiem wprost, że w moim przekonaniu ten teledysk, on jest bardzo autobiograficzny, bo ten teledysk konkretnie jest klątwą rzucaną na jej byłego z zeszłego roku. Bo tego wam nie mówiłem, a teraz wam tę informację sprzedam. Oficjalnie dziewczyna przyznała, że ta piosenka jest o złamanej i zawiedzionej miłości, o kryzysie własnej wartości w wyniku nieudanego romansu z anonimowym facetem, o którym się nie podaje, ale który był jej głośnym romansem poznanym w klubie w trakcie, jak już rzekomo była nieuzależniona, w sensie klubowa, ale już nie była ćpunką, to poznała faceta i tam, wiecie, różne rzeczy się działy, no i potem bardzo głęboko ze sobą się zbliżali i byli ze sobą mocno związani i ona się strasznie zadurzyła, zakochała, ale potem się okazało, że to jednak nie to i on lubił się poznawać też z innymi dziewczynami w klubie, nie była jedyną, więc ona się bardzo wkurzyła, związek po roku się rozpadł, ona przeżyła kryzys, więc napisała piosenkę, bo uwaga, wystarczy napisać w tej chwili trzy paszkwilowate badziewia, żeby być no, określony jako pisarz piosenek. No, ja nie wiedziałem, że songwriterem się zostaje po napisaniu trzech śmieci, natomiast jak się okazuje już teraz tak, więc zastanawiam się, czy przypadkiem w tej chwili nie powinien dodać sobie do biografii i do mojego profilu pozycji songwriter, bo też napisałem kiedyś trzy piosenki, więc myślę, że już mógłbym. Niemniej zmierzam do tego, że ona tutaj rzuca autentyczne zaklęcie na swojego chłopaka byłego, którego nie poznajemy z imienia. Gdzieś tutaj się na teledysku pojawia coś w klimacie Chris, więc możemy mieć podejrzenie, że biedne Chrisy gdzieś tam w okolicach Londynu. Niemniej jestem przekonany, że ten teledysk jest w tym względzie autobiograficzny, że ona pokazuje nam, jak robiła pierwsze swoje rytuały lub pierwszy rytuał, który się udał i co się działo dalej.
I to, że jest teraz tym, kim jest i to, że pokazuje to, co pokazuje, jest wynikiem tego, że robiła sobie razem z koleżankami z ciekawości, być może z tego wcześniejszego swojego chórku katolickiego, bawiły się w magię i ona się za daleko pobawiła i wyszło jak wyszło. Co wam zresztą pokażę, na teledysku jest to dość mocno pokazane. Ale wiesz, że przepraszam, na tym poprzednim zdjęciu na chwilkę, ona mi tu przypomina dwie osoby z polskiego show biznesu. Kasię Nosowską i tą Dygant, tą aktorkę, nie pamiętam imienia. Aha, tak. Powiem szczerze, to też może miałem... To moje skojarzenia po prostu. Może. Znaczy, też miałem skojarzenie przez chwilę, natomiast w wypadku tych okularek, które sobie narysowała na nosie Kasia Nosowska, brzmi dla mnie zabawnie. Przepraszam, staram się po prostu dostrzec cokolwiek śmiesznego w tym teledysku, tak żeby się podnieść po prostu... Jest. Tak, granie w badmintona z misiem czarnym jest śmieszne. Tak. Ale bo ja mam też odniesienie do tych. Dobra, zrób to, bo ja mam tam taki las się pojawi, to ja tam coś... Bo nie wiem, czy ci się to z czymś skojarzy. No ale... Pierwsze co, mamy tutaj, jak powiedziałem, mamy tutaj ludzi, którzy przynajmniej dwóch programów używają, czyli Painta i Canvasa. Na pewno Canva była używana, bo to jest automatyczny filtr nakładający zmianę kolorów na kolory rozety, róże. No i w wyniku tego nasza bohaterka od tego momentu, w tych scenach, kiedy jest tak różowo-fioletowo, to nasza bohaterka jest w klasycznych strojach pin-upowych. I takich już bardziej teatralnych, trochę przypominających takie ubierane lalki, trochę takiego pajacyka i tak dalej. Przy czym to jest o tyle śmieszne, że na tej konkretnej scenie ona się odnosi i śpiewa o tym księżycu, że ten chłopak nie chciał księżyca, woli gwiazdy. I zobaczcie, jakie tu trzy symbole się pojawiają. Po pierwsze pojawia się ten księżyc, ale co ciekawe, to jest księżyc niepełny, to jest ta taka wycięty rogalik. Ale oprócz tego pojawiają się tutaj owce, czy jak to woli, barany. I takie niewinne owieczki podchodzące do niej, gdzie ona ma takie rozłożone ręce i zaprasza je do siebie, jest bardzo wymowne. Poza tym pojawia się dziecięcy konik na biegunach, który to konik na biegunach i dziecięcy konik na biegunach daje mi tutaj pewne, powiedziałbym, pewne rzeczy i pewne skojarzenia, których nie chcę rozbijać. Pozostawię je w domyśle, żebyście się skojarzyli, o czym wielokrotnie na audycjach rozmawialiśmy. Zauważmy jeszcze, tam się pojawia przynajmniej jedna albo dwie postacie, które wyglądają jak tam w tle, które wyglądają jak strach na wróble. Zwykle się ma jeden, max dwa, ale nie tak, żeby obok siebie stały. Może to są po prostu wierzby, no nie wiem, nie wchodzę w to. Natomiast chcę zwrócić waszą uwagę na barany. Barany zbierające się do niej, podchodzące do niej, czczące ją, czy też niejako zbierające się w jej kulcie, jej jako księżyca. Księżyc i ona jako księżyc to jest aluzja do ona posiadająca czy zbierająca moc. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy czarownica, czy generalnie wicekapłanka, natomiast wika jest pozytywna, więc nie chcę, żebyście ją kojarzyli z tym teledyskiem. Pozytywna w rozumieniu, nie mam do niej negatywnego stosunku, jak do tego pseudoczarostwa, które uprawia tutaj wokalistka. Natomiast chodzi mi o to, że w systemach lunarnych ten księżyc i kapłanka, która utożsamia księżyc, reprezentuje źródło mocy i tą, przez którą moc będzie kanalizowana i w której moc się zbiera, sprawczo. Więc te barany ja bym tutaj odczytywał jako potencjalnych fanów, którzy skierują swoje zainteresowanie ku tej pani jako tej czyniącej czary i czyniącej magiczne późniejsze przemiany. Dalej mamy już ujęcie, w którym znowu mamy dwa księżyce, które przypominają rogi. To jest zresztą ten symbol. Sam w sobie odnosi się do Bliskiego Wschodu. I to jest jedyny przejaw, w którym pani pokazuje nam motyw bliskowschodni. Zastanawiałem się przez krótką chwilę, czy to nie jest księżyc w jednej części, tutaj w pełni i później znowu druga, czyli Nów i ostatnia kwarta. Natomiast pewności nie mam ze względu na to, że jest tylko i wyłącznie takie ujęcie, bo wtedy mielibyśmy trzy symbole lunarne po prostu. Niemniej, jak widzicie, tu już mamy klimat pin-upowy, kolorki klasyczne, tu nawet bez filtra, więc ona celowo... I to są te kolorki niebieskie, których ona chce epatować.
Zasmuciło mnie niezwykle i zrobiło mi się strasznie przykro, że został tu skrzywdzony, niewinny, bezbronny, zgwałcony, zmolestowany wbrew jego woli Arbus. W ramach, jako przedstawiciel Arbusów w Polsce, reprezentant na Polskę, zgłaszam tutaj skargę i proszę o odpuszczenie biednemu. Pilną interwencję. Tak, natomiast no, Arbuzy zostają tu wykorzystane nie wiem po co. Mamy dwa trójkąty, które są rozsuwane na dwie strony. No i nasza bohaterka robi gest, no oczywiście fani zakrywania oczu i wiadomo, iluminatów i celebrytów z ukrytymi oczami to już mają tutaj swoją oczekiwany obrazek, proszę jest. Pani uśmiecha się w sposób taki z grymasem troszeczkę. Niemniej zobaczy, że estetyka tej części, powiem uczciwie, jakby ona robiła muzykę po prostu pin-upową. Śpiewała jakoś do tego pin-upu i zajmowała się pin-upem, to by było chyba nawet byłoby na niej miejsce na artystyczne na scenie. Natomiast dodanie tego jej wiedźmowatości powoduje, że chciałbym, żeby ona z tej sceny muzycznej jak najszybciej spadła. Rozczarowana moim komentarzem. No i tutaj mamy torcik Doomsday. Po torciku Doomsday pani nam mówi, że jest w Doomsday Blue, czyli ona jest ubrana w swoje, w kolor niebieski, czyli w kolor depresji wywołanej dniem końca, którego doświadczyła, no dzień końca ich związku. I do tego ona odwołuje, że takie jest niby znaczenie tego refrenu w jej piosence, że generalnie ich związek się zakończył i ona ten dzień Doomsday to jest dzień, w którym nakryła swojego faceta z inną. No i do tego się to ma niby odwoływać, tak? No. A w lustrze odbijają się różowe włosy, a nie białe. No, inną sprawą jest to, że tutaj mamy oczywiście estetykę troszeczkę jak Maria Antonina. Tu chodzi specjalnie o odwołania teatralne i ubiorowe do tamtego okresu francuskiego, czyli nie jest okres wiktoriański, wybaczcie, nie pamiętam jaki będzie za Antoniny, natomiast chodzi stricte o stroje dworskie, francuskie, niemieckie i austro-węgierskie z tamtego okresu, kiedy Maria Antonina najpierw rządziła, no była księżniczką i miała ciastka, i miała chlebek, a potem przyszli i ona powiedziała, że jak nie mają chlebka, to niech jedzą ciastka, wiecie wszyscy jak to się dla niej skończyło, natomiast tutaj oczywiście chodzi stricte o odwołanie do tej estetyki i mamy oczywiście ciasteczka, chlebka nie ma, jest skrzywdzony arbuz. No i jest to ujęcie. I powiem szczerze, że jak dla mnie to ono jest takie dość dwuznaczne, zwłaszcza w kontekście tego wcześniejszego konika na biegunach i faktu, że ona tu jako niebieską pokazuje postać człowieka. Wcześniej miała takiego niebieskiego ludzika ulepionego, tak? Tego pseudowudu. Mhm. I tutaj ma niebieskie ciastka, czy akurat w tym wypadku niebieską śmietankę, którą oblizuje z palców. Pozwolicie, że nie będę elaborował. Niemniej dochodzimy po tej przerwie, że tak powiem, kolorystycznej, gdzie pani się oblizuje niebieską śmietanką, dochodzimy do fragmentu, w którym zaczyna czarować przed lustrem. Już wykorzystanie lustra do czarowania jest bardzo specyficzne i tak jest. Specyficzne w rozumieniu skuteczne i praktyczne, dlatego że lustra są ewidentnie wskazówką na sztuki, znaczy tak, po pierwsze lustra służą do czarowania, między innymi są wykorzystywane często w czarostwie, lustra odwołują się do między innymi planu luster, inaczej nazywanego przestrzenią wariantów, czyli strefą, z której podchodzą możliwe warianty rzeczywistości. Poza tym są wykorzystywane do podróży na pewne odległości i do sprowadzenia bytów również jako portale. Dokładnie do tego posłuży to w wypadku tej naszej tutaj wokalistki Bambi, bo Bambi zaczyna czarować przed lustrem. No i dalej już się zaczynają dziać bardzo ciekawe rzeczy z nią, dlatego że powiem tak, na pewno zaczynają się okadzenia kadzidła, no i pojawiają się sceny, które pokazują, że ona ten rytuał jest, że te rytuały to jest ich kilka, które ona odprawia. I od tego momentu ten teledysk robi się już wyraźnie agresywnie niebezpieczny, bardzo nieprzyjemny, w których ona z tej pozycji przekrzywionej głowy
mówi do nas i rzuca w nas obelżywymi z jednej strony zaklęciami, z drugiej strony takimi obraźnymi sformułowaniami, narzucając w realizację swojej woli. Czyli de facto kieruje w nas te zaklęcia, nie w przypadkową stronę. Samo to spojrzenie, no niby to są zwykłe wyłupiaste oczy, niby tak można artystycznie, ale ono jest nieprzypadkowe, ono w tym wypadku jest nieprzypadkowe. No i znowu ten symbol między oczami, ten Gmail, czy co to tam jest i czemu ona to ma? Pytam, jakbyś wiedział, no ja się zastanawiam. Obstawiałem, że to jest symbol nieskończoności. Ja go tu żartobliwie nazywam okularkami, natomiast w moim przekonaniu ona odwoływała się albo do symbolu nieskończoności, albo do klepsydry zawieszenia czasu. No, na klatce już nie pamiętam, kto rzucił z kojarzeniem, że gdyby je przesunąć względem siebie do wewnątrz, to stworzy się Gwiazda Dawida. Wiem, że znaczy to też, ale Gwiazda Dawida jest jednym z podstawowych symboli służących również magii jako krąg magiczny. Natomiast to też może być przedstawienie. Nie ma pani włosów, ale nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, dlaczego akurat tym symbolem się posłużyła na nosie. Nie mam żadnego pojęcia. Ona lub scenarzysta, dodajmy, bo to ważne. No i potem wychodzi coś, co najpierw przypomina palce robaki. O Jezus, tego to w ogóle nie zauważyłem, a 6 razy oglądałem. To jest piękny klimat, to jest w ogóle klimat trochę odnoszący się do estetyki. O matku, jej nazwisko mi znowu uciekło. Tima Bartona. Tim Burton w momencie, kiedy tworzy swoje filmy i kiedy zaprasza do nich Johnny'ego Deppa, to posługują się taką, między innymi taką stylistyką, bo to jest stylistyka trochę taka gotycka, trochę taka, nie chcę powiedzieć okultystyczna, to jest specyficzna, nie pamiętam tej subkultury, ale jest subkultura i to nie jest subkultura got, bo to nie jest czysty got, w której się nosi takie różne rzeczy, które wyglądają na kujące, w sensie to ma być pokazanie, że jestem odpychający z zewnątrz, co nie znaczy, że wewnętrznie. I teraz, czyli uwaga, kuję jak kaktus, ale chcesz mnie postawić u siebie w domu. Natomiast no to jest oczywiście w pewnym stopniu odwołanie do Nożycorękiego. Nie pamiętam, jak miał Nożycoręki. Przyznam szczerze, że do dzisiaj nie zdołałem popełnić obejrzenia tego filmu w całości. Zawsze widziałem tylko fragmenty. To nie był Stewart, nie pamiętam, jak miał pan Nożycoręki. Natomiast no to jest troszeczkę odwołanie do tego. Ale ważne jest to wynurzenie się z ciemności za kotarą. No i zobaczcie, tutaj dziewczyna wygląda, jakby już ją troszeczkę głowa bolała, albo jakby coś było nie do końca po jej myśli. I teraz ważna rzecz, która się pojawiła na ekranie z tekstu piosenki, do tego fragmentu się jeszcze nie odwoływałem, mianowicie sformułowanie, którego ona używa, mianowicie and to strings I bind you bound. Co to znaczy? To jest dosłownie odwołanie do plecienia, czy też przędzenia nitek, którymi kogoś można spętać, opętać, wepchnąć go w jakąś konkretną sytuację. No i to siłą rzeczy oczywiście się odnosi do plecenia nici losu, plecenia zaklęć, plecenia klątw. No i tutaj jest, będziesz spętany, ja cię spętam, ja pętam cię tymi nitkami, które na ciebie zaciągam. I to jest w drugiej części tekstu piosenki, w którym mamy dosłownie my heart beat buried in the ground, czyli dosłownie moje serca, dokładniej bicie mojego serca zakopane pod ziemią. To też powinno wam dawać do zrozumienia, że to jest odniesienie do rytuału. Rytuał wyjęcia, wsadzenia swojego serca do przedmiotu, zwykle szkatułki, i zakopanie pod ziemią. W sposób na przedłużanie nienaturalne swojego życia, jedno z zaklęć. Nie podejrzewałbym tej artystki, żeby to zrobiła, ale jeżeli to zrobiła, to wow. Dlatego, że to jest ten sam motyw, co skrzynia Davy'ego Jonesa w Piratach z Karaibów. Ona występuje również jako potencjalne zakręcie magiczne. Potencjalne, dlatego że nie miałem okazji i raczej nie chciałbym mieć okazji poznać osoby, które zrobiły podjęły się takowych działań. Niemniej, druga zwrotka jest ewidentnie taka bardziej perwersyjna, bo już mamy tekst miejsca, których dotykam leżąc w łóżku, czy miejsca, które dotykane są w trakcie, gdy leżę w łóżku.
wizję ciebie, słowa, które mówiłeś, odczyniam je, cofam je, a następnie swoje serce zakupuję pod ziemi, czy z pod ziemi dochodzą dźwięki bicia mojego serca, a na ciebie rzucam klątwę i wiążę cię, pętam cię tymi swoimi zakręciami, między innymi po to, abyś śpiąc słyszał moje zawodzenie, mój głos. I tutaj jest odniesienie do kukału. I teraz tak, w dwóch rozumieniach. Kuku to jest z jednej strony kukułka z angielskiego, ale z drugiej strony to jest odniesienie do dźwięku rozgrywającego się nocą, podobnego czy kojarzonego z postacią Banshee, czyli zawodzenie Banshee, zawodzenie takie specyficzne wycie po nocy, które nam się kojarzy z czymś niezbyt przyjemnym. A Edward leży co ręki. Dziękuję, Rosołku. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o tekst, bo później tekst już się kręci w kółko. Tam się pojawia jeden fragmencik przerobiony, w którym ona mówi o swoim nowym ulubionym kolorze. Natomiast dalej mamy już same obrazki do przeanalizowania tego, co się będzie działo, bo zobacz, tutaj mamy to, że ona tutaj jakby ją głowa boli już przy tym rytuale, przy tym zaklęciu. I to jest ten fragment, w którym mówiłem, że chyba nam pokazywała coś, co zrobiła w przeszłości i co nie przewidywała, że się tak spełni, bo tu już coś się pojawia w oknie, czy tam raczej w lustrze. Tutaj widzowie na tym szczególnie Rosół też nam po polski mówi o tym, że jest taka runa o nazwie Dagas i ona wygląda jak to, co ona ma między oczami. To no właśnie, ty kojarzyło mi się, że jest runa, ale nie wiedziałem jaka. Ja z run jestem akurat, przyznaję szczerze, nie najlepszych loków. Ja też nie jestem runiczny, także to tak. Tak, więc tylko nie mądruję się w miejscach, w których nie jestem specem, więc... Mamy to samo, taka przypadłość takich jak my. Bo jestem ciekawy, czy dojdziesz ze swoimi, bo czy masz zrzuty, bo tego nie konsultowaliśmy, czy masz zrzuty tego, co mnie tak bardzo też skojarzyło się z czymś innym, ale skąd wiesz, że masz? Bo to jest teledysk, z którego mam bardzo dużo zrzutów. Okej, to jak jesteś tego pewien, to super. To się bardzo cieszę. Widzicie, moi drodzy widzowie, jaka to jest przyjemność pracować z profesjonalistami, którzy w dodatku mają podobny sposób myślenia, bo my nawet nie konsultowaliśmy audycji. I nigdy nie konsultujemy w sumie, nie? Na ostatnią chwilę się dowiadujemy, o czym będziemy mówić i zawsze się zgrywamy. Pięknie, kocham to. Dobra, idziemy dalej. Tu krucyfiksa. Dlaczego ja mówię, że coś się musiało dziać w tym kościele? Bo zobacz, jak krzyż był. Krzyż był w domu i ten krzyż pojawia się nawet u niej w tym mieszkaniu, w którym ona bawi się w okultyzm i w tom. Więc to jest w ogóle, jak, powiedzmy sobie szczerze, od strony magicznej to by była jakaś schizofrenia, tak? Ale dlaczego? No dlatego, że z jednej strony ona stara się i odnosi się, że jest niekatolicka, odcina się od tego w wywiadach, gdy jasno mówi, że to przeszłość, którą porzuciła za sobą. A z drugiej strony krzyżyk jest tu między nimi po to, żeby mogły zgasnąć świece wokół w trakcie teledysku, natomiast on tutaj jest ewidentnym takim odwołaniem do czegoś, jakiejś takiej potencjalnej ucieczki, do której ona by się chciała odwołać, a która jest już ucieczką niepotrzebną i niemożliwą. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że ten krzyż jest epatowany nie tylko w tej scenie, gdy gasną świece, ale jest kilkukrotnie pozycjonowana kamera, żeby ten krzyż pokazać. I on nie jest ani razu przewrócony, co jest charakterystyczne. Bo wracając do tego, jak mówiłeś o jej wychowaniu, ja nie chciałem ci wchodzić wtedy w słowo i trochę mi to umkło, ale teraz wróciło i dobrze, że ona wychowana była w Irlandii, w tym środowisku, powiedzmy w społeczeństwie mocno katolickim, że tam były jakieś elementy edukacji katolickiej i tak dalej, ale chciałbym zwrócić uwagę na taki element, który jest często pomijany, niezauważany, że na tle krajów katolickich, szczególnie w Europie, katolicyzm katolicyzmowi nierówny i tutaj absolutnie nie odnoszę się do wiernych i wyznawców, tylko do konkretnego kościoła katolickiego w danym kraju i kościół katolicki irlandzki jest bardzo złym, może inaczej, bardzo wiernym naśladowcą watykańskich praktyk demonicznych, więc to nie jest, czytając i znając wszystkie afery związane z zakonami, z tym, co się działo wewnątrz kościoła irlandzkiego, w ogóle Irlandczycy są uznawani i są dumni z tego, że są katolikami, ale oni są bardzo antyklerykalni i antywatykańscy. To jest prawdopodobnie dziewczyna doznała czegoś w tej szkole katolickiej, w której była, możliwe. No, możliwe, wykluczać tego nie będę wykluczał. Ale...
No, czytasz w myślach. Już wcześniej się chciałem zapytać i wróciłeś do tego, do tej laleczki przy kaloryferze. Jak ona mnie zainteresowała od początku. No. Tak, to jest, tylko że już tutaj jest, bo to jest znowu ujęcie w tym kręgu, tylko że, bo to oczywiście ujęcia w kręgu zostały podzielone, ale w tym kręgu to ja wam powiem szczerze, że są momenty, w których widać ewidentnie, że coś jest z laską nie tak, w rozumieniu, że dosłownie ją w pewnym momencie teledysku telepie i to widać, i to nie jest udawane telepanie. Co więcej, w specyficzne wywijanie się oczu, pozycje, to wygląda jak w momencie, kiedy no dosłownie jest, czyjeś ciało jest przejmowane przez zewnętrzny byt. Poza tym dzieją się rzeczy odbijające w ciebie w tej wannie. I powiem tak, pojawiło się z waszej strony pytanie, czy ona to robi w łazience. Czyli generalnie, że w łazience sobie takie specyficzne aromaterapii zrobiła. Jak dla mnie, to oczywiście został wybrany i udekorowany specjalny pokój. Wanna to jest taka specyficzny typ, paradoksalnie drogiej wanny wolnostojącej, do której ona zamiast wody nalała bardzo dużą ilość lubrykantu, takiego glutowatego, w sensie ewidentnie jest to lubrykant, natomiast ma on być taki galaretowaty, no bo raczej wątpię, żeby oni tam po prostu dosypali żelatynę i zrobili galaretkę. Niemniej na scenach widać, że to nie jest woda, to jest coś takiego żelowego. Natomiast dla wyjaśnienia dla osób nieświadomych, woda jest potrzebna w wielu magicznych rytuałach jako takie źródło wody albo stojącej, albo po prostu płynącej. Choć może być to też wanna, biorąc pod uwagę, że był gdzieś tam kranik po drodze, tak, mokry. Ja w ogóle na początku myślałem, że to jest akwarium, bo tak się to odbija w tej wannie. W sensie w tej, w tej wannie odbija się dużo rzeczy i żadna z tych rzeczy nie zgadza się z zawartością pokoju, co jest bardzo specyficzne. Okay. Przyznam szczerze, jak oglądałem ten teledysk, to temat tej ścianki wanny i tego, co tam się pojawia, dawał mi mocne zapytania. Zwłaszcza, że ja do tej pory nie wiem, skąd się bierze ten różowy, który pojawia się na wannie. Który przypomina, zobacz, to są takie jakby linie, które przypominają jakiś różowy materiał, który się tam ciągnie, jakby jakąś firanę lub coś w tym rodzaju. Do otwartego zresztą okna, które tutaj jest zamknięte. Mnie to przypomina zwłoki, ale okej. No to tak, oddzielna sprawa, nie będę rozwodził. Natomiast co chciałeś powiedzieć Lalce? Czy tylko tak zauważyć, że obaj zwróciliśmy na nią uwagę? Wcześniej, we wcześniejszych slajdach zwróciłem, ona mi się cały czas rzucała w oczy lalka przy kaloryferze, ale znów nie chciałem ci przerywać, więc mówię, może ta lalka gdzieś tam wróci. E voilà, wróciła. No dobra, no. Mów o lalce. No nic nie mówię, mam to pytanie do ciebie, co ta lalka tam robi i czemu ona tam jest? Niektórzy wykorzystują lalkę jako substytuty, na przykład zaklinają rzeczy w lalkach. Czy tak jak są jakiś byt i byt potrzebuje fizycznego ciała, to dostaje ciało w substytucie lalki. Takie rzeczy się zdarzają. Bardzo często się mówi o nawiedzonych lalkach, czy w ogóle lalkach, w których siedzą duchy albo jakieś inne gorsze byty. Duchy to jest małe piwo w momencie, gdy są przywiązane do lalki, choć przywiązanie ducha do lalki to też nic fajnego, bo to męczy tego ducha na dłuższą metę, bo to jest pewnego rodzaju spętanie. Natomiast do lalek pęta się byty, między innymi do lalek. Jedną z metod, znaczy stąd też te wielokrotnie nawiedzone lalki. Inną kwestią jest to, że przedmioty, i to jest w wielu tradycjach, u nas jest ta wiedza już w dużym stopniu zapomniana, natomiast przedmioty, które mają powyżej 100 lat, tutaj wskazujemy szczególnie na zabytkowe lalki, potrafią mieć swoją własną świadomość, zdobyć coś w rodzaju ducha. Podkreślmy, ducha, nie duszy. Natomiast duch może się związać ze świadomością, inteligencją, postrzeganiem samego siebie i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą było to coś, co przypominało mi krzyż nad tą wanną i to nie była ta upięcie tych kwiatów, to było coś takiego, co wyglądało dziwnie, jakby do krzyża przywiązana kukiełka czy coś w tym stylu. Dziwne to było, dlatego to postanowiłem zakreślić, zaznaczyć, jakby ktoś jednak podjął się decyzji, że chce zobaczyć to arcydzieło muzyczno-artystyczne. Mhm. No i teraz zobacz to. Tutaj mamy już ewidentne przędzenie. Było odnoszenie do tego binding i bound. Czyli będziesz spętany niciami, tymi prządkami, które robię. To jest klasyczny... Bondage w seksu. Też, w kontekście seksualnym to wiadomo. Natomiast tutaj mamy te klasyczne przędzenie. I to jest często pokazywany gest magiczny czarownic, czy przy czarowaniu. Zobaczmy, pierwszy taki najbardziej wyrazisty przypadek przędzenia zaklęć mamy w teledysku Frozen Madonna. To jest pierwszy taki teledysk, który wybitnie uderza tym, bo tam, żeby było śmieszniej, Madonna wręcz gra trzy Erynie,
czyli trzy przątki i pokazuje bardzo mocno magiczne rzeczy. Natomiast ten motyw artystyczny wraca wielokrotnie i w wokalistki na Eurowizji już mamy do czynienia z drugą, jeśli nie trzecią, która robi gest przędzenia zaklęcia. Kolejną rzecz, którą widzimy, to mamy... O, i tutaj już zobaczcie, co się zaczyna dziać z tymi oczami. Specyficzna pozycja, ona tutaj już dość mocno okadzona, odymiona. I o to ujęcie mi chodziło. Zobacz wyraz twarzy. Czy ten wyraz twarzy wygląda na zadowolony czy przygotowany na to, z czym ma styczność? Nie, to jest przerażenie. To jest zaskoczenie z przerażeniem pomieszane. Tak, czaruję, coś przywołałam, tak. O cholera, zadziałało. No. Mniej więcej. Może nie tak... zadziałało, tylko o Boże, co to? Tak. Połowa domorosłych wiedźm, coś nagle wywołałam. O kurwa, ta filiżanka faktycznie, ten spodeczek faktycznie porusza się po tej tablicy. Ja widziałem na własne oczy kiedyś taką przesuwanie rzecz. Tabliczka Ouija to jest najgorsza rzecz, i to mówię oficjalnie, jeżeli jest coś, co może wam zrobić krzywdę z zakresu metafizyki, czyli jeżeli jest cokolwiek, co może być naprawdę dla was szkodliwe, pominę wszystkie inne rzeczy, o których rozmawialiśmy, i numer jeden rzecz, której nie należy mieć w domu, należy się jej pozbyć, a najlepiej po prostu nigdy nie wchodzić w posiadanie czy styczność z tym, to jest tabliczka Ouija. Nigdy, nikt nie namówi mnie, nawet jakby, nie wiem, jaki był się tutaj, za przeproszeniem, pojawiłby się chętny sponsor i powiedział: Mef, ponagrywaj filmy, nie wiem, w nawiedzonych miejscach i masz tu tabliczkę Ouija. W momencie, gdy pojawia się w pobliżu tabliczka Ouija, w ogóle jakimkolwiek otoczeniu moim, ja odchodzę i wychodzę, dlatego że nie ma gorszego przedmiotu niż tabliczka Ouija, ze względu na to, że każda jedna sztuka, nawet te robione zabawkowo, mają to do siebie, że one wszystkie noszą tą samą klątwę oryginału. I niestety, ale to jest jedno z tych urządzeń, które może nie działać jeden raz, może nie działać drugi raz, natomiast jedną z podstawowych rzeczy jest to, że ona skutecznie przywołuje rzeczy do siebie i do naszej przestrzeni, ale nie podaje instrukcji, jak to odwołać. Na szczęście ja nigdy nie miałem z tym do czynienia, nigdy nie miałem w swoich rękach, nie widziałem jakby na żywo. Na żywo widziałem po prostu zdziwienie osoby związanej z innym jakimś zabiegiem magicznym, która się była nieprzekonana, że do tego, że to będzie działało, i zadziałało w jej rękach, i widziałem zdziwienie. Może nie takie jak na twarzy tej pani, ale było. No wiem o czym mówisz. Natomiast z Ouija tutaj bardzo podkreślam, jak jest coś, od czego powinniście trzymać się z daleka, to jest tabliczka Ouija. A ja podbiję jeszcze jakakolwiek talia kart Tarota. Nie dotykać. Okej. A już tym bardziej, jak niektórzy mówią, bo ja się tylko tymi kartami bawię. Najgorsze, co możesz zrobić, bawić się. Tak, i przekładaj sobie karty bez zrozumienia z ręki do ręki. Dokładnie. Natomiast no, tabliczka jest... Niestety ta tabliczka ma jakieś predyspozycje do tego, że przywołuje rzeczy, które bardzo rzadko są duchami. A jeżeli już duchy, to zwykle duchy nieszczęśliwe i spętane, zazwyczaj dużo częściej byty, które podszywają się pod duchy. Poza tym wniesienie takiej tabliczki do domu i umiejscowienie jej w domu jest automatycznie praktycznie, nawet jak jej nie używacie, przedziurawieniem wszystkich waszych takich bezpiecznych stref w mieszkaniu. Czyli jeśli wasz dom był bezpieczny pod względem takim duchowym, to jak macie Ouija, to troszeczkę tak, jakbyście potwierali drzwi i okna na zapraszam tutaj, tędy, proszę, wchodźcie i róbcie, co chcecie w tej oto przestrzeni. Także no, to tyle chciałem tutaj zaznaczyć. Natomiast chciałem podkreślić przy tym zdjęciu, przy tym ujęciu, że ona jest przerażona. I to moim zdaniem bardzo wyraźnie wskazuje, że za pierwszym razem, gdy czarowała i to coś przywołała, to nie było szczęśliwe, radosne doznanie, tylko to był szok, o cholercia, coś się udało, czarowałam, przyzywałam i jednak coś przyszło. No okej, idziemy dalej. No i to jest... I przychodzi nas książę, o, czekałem na niego. No. Tak. Pan piękny. Tak, pan piękny. Musimy tak, trochę porozluźnić atmosferę śmiechem. Ja powiem tak. Ja na początku myślałem, że ona rzuciła zaklęcie,
na tego swojego chłopaka i on zrobił się tak piękny, jak ona mu mówiła, że te piękne będą w jego ten, w jego łóżku mu uciekać. Zacząłem się zastanawiać, czy to jest klątwa, która zdeformowała mu twarz, on tak będzie wyglądał, czy druga opcja, która mi przychodziła do głowy, czy to jest ten były chłopak, bo jeśli tak, no to powiem tak, pasują do siebie. Po czym zostało pokazane i rozwiane moje wątpliwości, że to jest jednak nowy boyfriend, to jest ten nowy chłopak, którego przypominam, ona sobie powiedziała, że jej celem będzie stworzyć sobie, wytworzyć, make nowego chłopaka. No i jak chciała, tak zrobiła. No i to ujęcie. I teraz to, co mnie zastanawiało szczerze w kwestii tej postaci, ja myślałem, że jej nie będzie w dalszych scenach teledysku i zastanawiałem się, z jednej strony taka włochata postać i w ogóle twarz tak jakby wyrastająca ze środka korpusu, a z drugiej strony zastanawiałem się, czy na tym to przedstawienie tych dwóch zaokrągleń tego i tego z tyłu, to ono nie przedstawia po prostu czarnych skrzydeł za nim. No to by sugerowało nie mniej, nie więcej, ale czarnego w rozumieniu upadłego anioła. Natomiast dalej teledysk nam bardziej dosadnie pokaże, z czym mamy do czynienia. Niemniej przypominam raz jeszcze, jak wygląda jej twarz w momencie, kiedy ma styczność pierwszy raz z tym czymś. Po przerażeniu przechodzi już to w taki widok. Znowu to wygląda troszeczkę jak zdekapitowana głowa. No i wchodzimy w drugi tak jakby obraz z tego pin-upowego zdobnictwa. To, co mnie zaczęło zastanawiać, to tej nakrycie głowy, takie ozdobne i w ogóle. Ja się zacząłem zastanawiać, co ono ma reprezentować, bo nakrycia głowy są nieprzypadkowe i są ważne. Jak wiecie, czapki papieskie, czapki faraona i tak dalej, one zawsze mają swoją symbolikę. I tutaj też jest symbolika, są jakieś skrzyżowane znaczenia. Przypominało mi to klucze, jak klucze w symbolu Watykanu, ale potem się tak przyglądałem, myślałem, kształtem to jednak bardziej przypomina taką powiększoną skrajnie czapkę napoleońską. Czapkę napoleonkę. No do tego reszta stroju jest oczywiście taka zwykła pin-upowa. I co ciekawe, jej ta estetyka taka zdecydowanie bardziej pasuje niż ta wiedźmowa. Niemniej, znowu mamy wskazanie celowe na barany, czy też na owce. No i już na nowym ujęciu mamy tutaj pana Gacha. Pan nowy Gach, który ujeżdża konika na biegunach. Ona ujeżdża księżyc, a on ujeżdża konika na biegunach. I ten fakt ujeżdżania tego konika musi być bardzo ważny, bo jest zrobiony oddzielny kadr i najazd na to, jak on ujeżdża tego konika. Chcę przypomnieć wam, co zazwyczaj oznacza konik na biegunach. Konik na biegunach w 90% oznacza i odnosi się do dzieciństwa, czasem do dzieci, bezpośrednio do dzieci, bo to jest symbol dzieciństwa, wieku dziecięcego dzieci. Także diabelska istota ujeżdżająca konika na biegunach może mocno sugerować, że rzeczywiście ten eksperyment z diabełkiem wydarzył się jeszcze w czasach dziecięcych lub nastoletnich. Lub, tak jak mówisz, być może się coś wydarzyło w dziecięcych czasach, co powoduje, że tutaj jest celowo podkreślony obraz tego diabła jeżdżącego na koniku na biegunach. No a później już grają w Bumbingtona, w którym można się zacząć zastanawiać, bo ja wcześniej, tak jak mówię, myślałem, że to skrzydła, a później można się zastanawiać, czy to są dodatkowe kończyny, dodatkowe rączki. Zresztą jak pan tutaj ma te dwie odstające rzeczy do góry, jego twarz zanika tak jakby z dystansu i rozłoży ręce na boki z tymi paletkami Bumbingtona, to wygląda sam jak gwiazdka, nie? Poza tym zauważcie, i to na to zwróćcie uwagę, że macie postać, nie? I tu ma jedną nogę, tu ma drugą nogę, a tam jest trzecia noga. To tak na marginesie. Niemniej no mamy takie właśnie ujęcie znowu a la wersalskie, o tak to ujmijmy, czyli zabawy w Wersalu przy fontannie. Nie będę już się bawił w rozbieranie i zastanawianie się nad interpretacją, jak to bardziej jeszcze tutaj zinterpretować, dlatego że chcę wam pokazać, jak w oknie pojawia się już stricte wiedźma i co z tą wiedźmą się będzie działo, bo znowu jej ciało zaczyna się znowu zmieniać, zmienia się jak ona wygląda. Samo okno jest pokazane i stylizowane na ewidentny portal, wyjście czy przejście w zagłębienie w portalu.
I później są już sceny odbywające się w lesie, czyli typowe czarowanie w lesie. Wiedźmy, czarownice w lesie w trakcie Hollow Night, czyli pustej nocy. W nocy, w której ona jest hollow, czyli jest pusta, niepełna, musi się na nowo wypełnić czymś, czyli na przykład energią, tą właśnie księżycową, pusty księżyc, hollow moon też. No i teraz będzie najciekawsza moim zdaniem część, dlatego że niektóre z ujęć są artystycznie całkiem niezłe. Ponadto to jej przedstawienie wiedźmowych rytuałów nocnych też wygląda całkiem okej, w sensie w rozumieniu, że całkiem dobrze udało jej się to pokazać od strony takiej wizualnej. Natomiast to, co mnie zaczęło przerażać, to są te ujęcia. Powiedz mi, co ty widzisz na tym zdjęciu? Mam tak powiedzieć, co widzę, bo ja widzę jakiegoś ptaka, który siedzi na człowieku. Ale... Zobacz na jej ręce. No półksiężyc u góry. Ale... Nie o to mi chodzi. Zobacz, jak ułożone są jej ręce. Otwarta paszcza. Tak? To jest jeden, ale zobacz, gdzie jej jedna ręka wychodzi. To jest anatomicznie nie tak. No wiem, no ta górna ręka jest nie w tym miejscu, co powinna być, tak? Rozumiem. Moim zdaniem ta na dole jest nie tak, jak trzeba. Zależy, jak na ciało spojrzymy. No zależy, jak spojrzymy na ciało. Ja pamiętam, że ta kreacja ma podniesiony tak jakby front. Tutaj jest taki ostry fragment gorsetu. Nie zmienia to faktu, że rozłożenie tych rąk i kształt i wiotkość tych rączek, ta rączka wygląda no... Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie wygląda jak ręce dorosłej kobiety, którą widzimy wcześniej. Zobacz, tu masz ją i tutaj ona wszędzie, pierwszy raz tutaj jest normalna kobieta. Tu też jest jakaś normalna kobieta z normalnymi rękoma, po czym pojawiają się te ujęcia w cieniu, w ciemności. I tu już to, co dzieje się z jej rękoma, to powiem ci tak, na zdjęciu, na pełnym screenshocie, jak ja go oglądam u siebie na ekranie, to jest jedna rączka jest o połowę krótsza od drugiej. Poza tym wyglądają one jak ręce dziecięce w stosunku do, powiedzmy, dorosłej postaci. Poza tym rzeczywiście górna część wygląda jak kruk albo ptak. Ponadto no, to, co tutaj się w sensie w miejscu głowy, no głowa kruka, głowa ptaka albo no nie wiem co, jeżeli to jest jej głowa, to jeśli to jest głowa, te ręce, no w sensie tutaj się anatomia po prostu tak mocno nie zgadza. Nie mówiąc o tym, że wygląda na tym, że ona do nas to jest niby bokiem, w sensie te ręce są bokiem i ona stoi do nas jakby profilem, ewentualnie frontem. To znaczy to nie jest stanie zupełnie bokiem. Ona stoi do nas tak jakby nawet w te 30-40 stopni w naszą stronę albo kompletnie frontem, bo ten gorset jest tak specyficznie ustawiony, to będzie widać na dalszych zdjęciach. Natomiast zobacz kolejne ujęcie, zobacz co się z tymi rękoma dzieje, że te ręce nie są takie, w sensie one nie przypominają ludzkich rąk w żadnym stopniu. Mhm. To szczególnie tutaj widać. I to nie jest gra cieni w tym wypadku, szczególnie, że zobacz, jak jej ręka się zgina, pod jakim kątem. Widzę. I byłem już zdziwiony. Znaczy ja myślałem, że na wcześniejszym slajdzie ona jest tyłem do nas ustawiona, ale to no właśnie o to chodzi, że teraz ona jest bokiem i widzisz tak jakby front tego gorsetu, natomiast na poprzednim zdjęciu ona była do nas tak jakby przodem. Ona jest przodem i obraca się w bok. I to jest pierwsze ujęcie, w którym jej ręce wyglądają bardzo specyficznie i nieludzko, a tu mamy zdjęcie, w którym jej ręka wygina się pod bardzo specyficznym kątem, tak? No nie mówiąc o tym, że ta dłoń też wygląda tak, jak tak, a nie inaczej, tak? No ale przechodzimy dalej i tutaj już jest ciekawe ujęcie na tą twarz tego czegoś, dlatego że i do mnie zaczęło zastanawiać, bo się pojawiły oczy przypominające bardziej ludzkie, jakby mniej, powiem szczerze, to jedno ujęcie dawało mi taką myśl i takie skojarzenie, że tu mam kogoś, komu została zmieniona postać, bo są normalne ludzkie oczy i nieludzka twarz, a dokładniej pysk zwierzęcy, tak jakby dorobiony do ludzkiej postaci, człowiek, którego zdeformowano. W dodatku przerażenie w oczach widoczne, ewentualnie takie po prostu ludzkie proszenie o tą
o łaskę lub współczucie lub cokolwiek, natomiast no, ewidentnie niezbyt przyjemny obraz, nieprzyjemny wizerunek. Różnie, w tym jednym ujęciu ta postać tego potwora wygląda kompletnie inaczej niż we wszystkich pozostałych ujęciach. We wszystkich pozostałych on się wydaje jakim złośliwy, śmieszny diabełek, a tutaj no tutaj to mi to wygląda na człowieka, którego zdeformowano, o tak to ujmę, a nie na tego diabła, czyli tego potwora. No i to ujęcie to już jest w ogóle szczyt szczytów. Tak, to jest oczywiście dotyk, kontakt z Bogiem, czyli Adam i Bóg, czyli jest obraz z Kaplicy Sykstyńskiej, tylko przyrobiony na wiedźba i diabeł. Czyli czarownica podczas czarów w nocy robi ten boski dotyk, dotykają się palcami z źródłem jej mocy, czyli z tym diabołem, którego ona sobie przywołała. I to jest ten Doomsday Blue, do którego ona się odwołuje. To jest idealne ujęcie, no dosłownie ma jeden do jeden odwzorowywać ten słynny obraz z Kaplicy Sekstyńskiej, co są wyciągnięta ręka z palcem Bożym tak, i ręka Adama, nie? Paweł mi poprawił humor. No to odnośnie tego poprzedniego zdjęcia było. Ale teraz... No to muszę powiedzieć, że tutaj Paweł próbuje nas ratować. O, i tu masz kolejne ujęcie w tej ciemności. Znowu zobacz, co się dzieje z jej ręką. Z tym, jakie wiotkie są te jej kończyny. Tutaj albo ma zgiętą, albo ma kikut, ale tutaj ta ręka wygląda teraz jak z gumy. No, ma też coś, co przypomina jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że wygląda jakby miała jakieś pajęczynę, czy coś, czy pająka na plecach, czy jakieś inne poplątania. Coś tu generalnie jest nie tak, albo jakieś krzaczory. Ogólnie te zdjęcia, na których nie widać jej twarzy, a widać zmienność tej postaci i to, jak funkcjonuje ciało tej postaci, są bardzo mocno niepokojące. No i potem widzimy już taką scenę, gdzie ona na samym końcu powtarza to blu, 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 blu i tu już się miota. To jest, ja zrobiłem stop klatkę, natomiast jak sobie zobaczycie końcówkę teledysku, to ona tutaj ma drgawki. No ma takie grube miotane drgawki. No i to jest w sumie jedyne artystycznie dobre zdjęcie, które wygląda jak rysowany obraz i rzeczywiście on jest aluzją do obrazów, których kobieta obejmuje, czy też wiedźma obejmuje i odwołuje się do księżyca, do pełni księżyca. I to jest o tyle charakterystyczne, że to zazwyczaj często się tak ustawia lalki i baletnice, co może też odwoływać się troszeczkę do jej przyszłości baletowej, czyli tego, jak ona chciała występować w balecie. Nie zmienia to faktu, że to jedno jest artystycznie ładnym ujęciem, zwykle przedstawianym w fantastyce, w jakichś takich obrazach fantastycznych. Niemniej, jak weźmie się pod uwagę wszystkie pozostałe gesty, które ona robi, jak się ta postać zmienia, to jedno zdjęcie nie ratuje całej reszty prezentacji, czyli tego, że ta postać wygląda bardzo mocno nieludzko. No i tu mniej mniej ma trochę normalniejsze kończyny, przy czym zobacz, że pierwsza ręka wskazuje tak jakby w górę, palec odsunięty w dół. Niektórzy powiedzą oczywiście ten taki króliczek, czy jak to woli, specyficzny gest szatański. I tutaj mamy drugiego króliczka, takie wyciągnięcie. No jak to woli interpretować? Ja już nie będę rozszerzał, nie chcę się tu doszukiwać specjalnie szatańskich gestów. Niemniej, o ile artystycznie te ujęcie jest ładne, o tyle te poprzednie są makabryczne, bo podają pytanie, czy mamy do czynienia z normalnymi kończynami, normalnymi rączkami. I wszystko się zamyka tak jakby sceną, w której ona się tula z diabełkiem w pościeli i mamy, nie wiem, wyprowadźcie mnie z błędu, ale to jest albo zdjęcie, znaczy obraz Tristan Isolda, albo to jest Sir Lancelot, zanim buchnie Ginevrę królowi Arturowi. Nie jestem pewien, wiem, że na pewno chodzi o ten kontekst w tym obrazie, że to są ci słynni tajni kochankowie, którzy się potem porywają i pod drzewem w lesie się w nocy zawierają śluby małżeńskie, jeśli wiecie i rozumiecie, co to znaczy w literaturze pięknej tamtych czasów i przez to później już król Artur albo ten drugi, nie pamiętam jaki był ten drugi, chyba Karol, już nie mogą mieć tej samej żony.
O, a to jest wizerunek tej samej artystki na innym jej koncercie. Zobacz, że ona ma inną strukturę twarzy. Znaczy, pomijając fakt, że stara się wyglądać znowu jak wiedźma, bardziej jak krzyżówka cyganki z tej, jak krzyżówka trochę cyganki, przy czym cyganki wyglądają o wiele lepiej, trochę z siostrą zakonną, bo widziałem, że część jej stroju tak ma sugerować z siostrę zakonną, zobacz tutaj w tym klimacie. Natomiast no, ona się też odwołuje troszeczkę do Madonny z czasów mocno okultystycznych, czyli zarówno ostatnio świeżych, jak i z czasów Frozen. No, ale co jest ważne, jej twarz ma tu krągłości charakterystyczne, krągłość nosa i tak dalej. A na tym teledysku mamy momenty, kiedy ona nie wygląda jakby miała, tu zwłaszcza widać, że ona ma krągłe, normalne rysy twarzy, nie? Takie, w sensie ma takie specyficzne zaokrąglenia, których to zaokrągleń nie widać na tych pozostałych, na niektórych ujęciach w tym teledysku. Na niektórych ma po prostu taką męską twarz. I czy jest tutaj to ten obrazek, którego tu potrzebowałeś, czy nie ma? Nie było go, nie było go. Bo tam jest taka scena, kiedy ona z tym swoim wyczarowanym księciem z bajki czarnym barankiem tańczy sobie w lesie. A, dobra, okej, to tego nie wyciąłem, bo ona się tam dosłownie, dobrze, że przypomniałeś, bo tam jest scena pościgu i ganiania się po lesie. Chodziło mi o to, że ta scena jest właściwie jakby żywcem wycięta z teledysku Kate Bush, Wuthering Heights, gdzie ona jako Kate Bush tam tańczy jako wiedźma i przywołuje zmarłego kochanka. O, widzisz, nie wiedziałem. Wuthering Heights, Kate Bush, chyba z 78 roku jest teledysk w ogóle. Słuchaj, ona jest wielką wiedźminką Kate Bush, ale brytyjską, więc znajdziecie bez trudu na YouTubie, zobaczcie sobie teledysk, ten akurat możecie bez problemu sobie oglądać, ale też jest o czarach i tekst jest o magicznej historii właśnie zmarłych kochanków, zdaje się, z tego co pamiętam. No. Okay. Także autor scenariusza teledysku na pewno jest osobą, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, zna się dobrze na dyskografii różnych artystów, szczególnie tych związanych z rytualizmem i magią. I tutaj no mówię, no, sama dziewczyna, czyli sama Bambi w strumyczku sobie nie nagrała telefonem tego teledysku, to jest praca zespołowa, pewnie w wielu elementach dopracowana bardzo ładnie. No. No jest to bez dwóch zdań dzieło wysiłku wielu osób, bez wątpliwości, które wiedziały, co chcą pokazać, bo jest zawodzenie, są krzyki, jest miotanie się. Od mniej więcej minuty 2.50, czyli od momentu, kiedy ona otwiera okno, to od momentu otwarcia okna przed wyjściem do lasu i czarowaniem w lesie zaczynają się już dziać z nią bardzo nieciekawe i nieprzyjemne rzeczy, są bardzo nieprzyjemne obrazy. Później, jak się okazuje, jest dosłownie znowu podprogowo rzucone jedno zdjęcie zegara, który po środku zamiast strzałek, w sensie zamiast minutnika i sekundnika ma krzyż narysowany, odwrócony, po czym po zakręceniu tym zegarem ona wychodzi do lasu, no i w lesie już na początku tańczy jak baletnica i wygląda na poważną wiedźmę typu stylizacja na, no nie wiem, chociażby na Morganę. Widać takie aluzje troszeczkę do klasyków, po czym pojawia się faktycznie ten biegający, wychalający się zza drzew za dnia zakochany diabeł. I oprócz niego później zaczyna się już ganianie z diabłem, który goni wiedźmę po lesie, ale już tak, zanim jest kontakt kochanków, to jest najpierw takie na zasadzie, o nie, coś niefajnego mnie goni, a jak on już ją dopadnie, to wtedy nagle najpierw ją gwałci, a później jej się te igraszki podobają i się już rodzi się miłość, co jest zresztą nam pokazane tak wyraźnie, że on najpierw ją bierze siłą i dominuje, a później już na łóżku to ona tak kręci mu włoski, jest bardzo już z nim zżyta i zbliżona, a on, żeby było śmiesznie, jest przypięty przypięty kajdankami do łóżka, także. Dlatego nie wycinałem już tych obrazków, bo stwierdziłem, że te obrazki już sobie zostawię i jak ktoś będzie zainteresowany, no niech sobie obejrzy te ostatnie 30-40 sekund teledysku, no bo tam jest wtedy jest głównie powtarzany już wyraz blue, blue, blue.
Co jest ciekawe, jak on, jak ten diabeł leży przypięty do ściany, to wystaje nam w kadrze, mamy kadr tak jakby z szyby albo kadr za drzwi i widzimy taką rękę wystającą, która to jest ręką machającą tak na zasadzie jakby zaproszenia, natomiast można ją też odebrać jako rękę po prostu zaspokajającą tego diabła, tak wiesz, rozumiesz, ręczna robótka, tak. Także tutaj te seksualne pojawiają się skrajnie dużo razy. Tak. No już sama wanna wypełniona lubrykantem mówi za siebie, także wiesz. Tam się musiało dziać, no a owłosiony to pewnie tego lubrykantu więcej musiał. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobrze, kochani, no nie będziemy apelować po raz kolejny, nie róbcie tego sami w domu, czyli nie naśladujcie pani czarownicy z teledysku. Samego teledysku nie polecamy, wersję koncertową piosenki, jeżeli chcecie, posłuchajcie. Sam teledysk, sama piosenka, sama artystka pokazuje tylko spójność w tegorocznym przekazie okultystycznym na szaleństwie pod tytułem Eurowizja. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie, bo jeszcze półfinały przed nami. Zobaczymy, co w ogóle będzie dalej. My widzimy się, kochani, to znaczy tak, jeżeli macie pytania, jakiekolwiek swoje wnioski, to proszę już po audycji. Zapraszam gorąco w środę, w godzinach wieczornych 18, 19 lub 20, tego jeszcze nie wiemy, na kanał Domu Mefkora, do którego link znajdziecie pod moim filmem. Jest tam napisane wyraźnie link do kanału Mefkora. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, kim jest Mefkor i gdzie ma swój link i swoje siedzibę w YouTube, to tam zapraszamy, ten link poprowadzi i zapraszamy w środę na audycję o kolejnej analizie teledysku. Teraz już chyba będzie lżej, tak jak wspomniałeś, będzie Holandia, więc będzie trochę prześmiewczo. Ja zapraszam prawdopodobnie jutro do audycji, jeżeli macie ochotę, ja wyreszcie taką w komentarzach pod filmem, żeby omówić sobie ewentualnie różnego rodzaju kwestie związane z apokalipsą, która nadchodzi, to możemy o tym porozmawiać na live jutro. Gorąco zapraszam do postawienia nam kawy, ewentualnie ciasta, ewentualnie dobrego pół litra, bo żeby potem opłonąć i się oczyścić. Będziemy się nacierać tą wódką, nie bójcie się, nie będziemy pili. Natomiast, żeby złe odegnać spirytusem, łapki w górę, łapki w dół, to oczywiste, oczywistość i obowiązek, prawie że, przynajmniej dla tych, którzy nas lubią. Tuśmy chyba już dużo mówili, że ten teledysk i ta praca przy tym teledysku to faktycznie była trauma i jak mówiliśmy, że się męczyliśmy, tak. Ten teledysk to naprawdę było robienie sobie krzywdy na potrzeby opracowania go dla was. Tak. Także będziemy bardzo ukontentowani, jeśli docenicie naszą pracę i poświęcenie tak naprawdę. Dobrze, kochani, to co? Żegnamy się, życzymy udanego poniedziałku jeszcze. Mefkor, przeogromnie ci dziękuję po raz kolejny za fantastyczną analizę i za świetnie spędzony wieczór i czas. My zmykamy, bo już późno i czas na nas. Dobrze? Dobranoc. Miłego wieczoru, dobranoc. Do usłyszenia, pa, pa.